Dzień dobry, robaczki moje kochane. Dzień dobry wieczór, kochani. Witam was serdecznie na live wyborowym. Na. Ciepło. Gorąco. Dzisiaj. Gorąco. A co to chyba tak 19 osób? Nieładnie. Zaraz dojdę. Ojej. Table poprawiam. Siewnie plączę. Też kochani, mam wszystko w porządku. Kolejnie jakieś problemy z OBS-em. Ja się mam OBS-a na warsztatach i taki jest, ale dzięki na podatku wspomnie zrobić tego live'a. Dzisiaj zajmiemy się ponownie, praktycznie już kiedyś robiłem taki live'a. Badaniem panoramy. Tak. Adobe Lightrooma, jak i przy pomocy Adobe Photoshopa. Będą to panoramy, które zrobiłem dzisiaj rano, dzisiaj nad ranem, dzisiaj o brzasku. Pięknie mi obłoczki srebrzyste wyświecały cudownie nad Starym Mielcem. Zrobiłem zdjęcia z bulwaru w Mielcu. Mam okno otworzone, może bucać, bo Black Hawkiem latają dzisiaj chłopaki. I jeszcze wentylator mam włączony. Weźka. Muzyka głośniejsza od tego, co mówię. No to już. Teraz chyba powinno być lepiej. O, już zmniejszyłem. Cześć kochani, cześć. Już wiem. Opóźnienie jest tak, żeby bierzcie to pod uwagę. Cześć Arku, cześć Mareczku, Wiesiu, Bodziu, Gregoriku, witaj. Jabro, Robert i Misiu, witajcie. Witajcie serdecznie. Oj, troszkę jestem przymulony. Laga mam, bo jestem niewyspany totalnie. Dzisiaj trochę pracowity dzień. A wróciłem o 5 nad ranem z pleneru. Jestem taki klapnięty. Ale zaraz tu się rozkręcę. Wiecie, że ja tutaj bardzo często na live'ach jestem zlagowany i zaraz się rozkręcam i jest dobrze. Także tak. No, ja tutaj już Lightroom mam otworzonego. Kochani. I zrobimy sobie dwie panoramki. Jedna to będzie ze zdjęć poziomych. No i gdzie ja to zdjęcie? Co ja z tym zdjęciem zrobiłem w tej chwili? Coś kliknąłem. Co? Tu jest panoramka ze zdjęć poziomych, zrobiona na 50 mm. I będzie panoramka ze zdjęć pionowych. Tu będzie z 5 zdjęć. Hopsa. I ta jest zrobiona na 35 mm. No ta już jest zrobiona dosyć późno, więc te obłoczki tu są ledwo widoczne. Ale w każdym razie pięknie świeciły, piękne były. Wam pokażę, jeżeli ktoś nie widział na Facebooku, to takie dzisiaj były cudowne obłoki srebrzyste nad Starym Mielcem, nad Starym Miastem, ale jest lag. Takie cudowne piękności świeciły. Oczywiście no chmury. No muszą być chmury, które poprzeszkadzają. Sami dobrze o tym wiecie, że to nigdy nie może być idealnie. No ale... Piękne były obłoczki. Także te. No, ale tutaj zostawiłem na dzisiaj właśnie te panoramki. Tymi panoramkami się zajmiemy. Na początek zajmiemy się ze zdjęć pionowych i tą zrobimy sobie w Lightroomie, a ze zdjęć poziomych zrobimy sobie w Photoshopie. Oczywiście wszystkie z tych zdjęć wykończymy jeszcze w Photoshopie. O, widzisz, Bernard, kurde, no, tak działa ten YouTube zasrany. Aleczku Ciekański, to jest chyba SK nawet też. Bambu, ten tablet Wacoma ma
lat 11, 10, jakoś tak. Widzisz, już nawet jak pod kątem pokażę, wytarty jest na środku. Działa bez zarzutu, jestem z niego bardzo zadowolony. Intuos w każdym razie to jest następca tego tabletu. Mam Intuosa, używam go z laptopem i też jest bardzo fajny. Tylko takiego starszego Intuosa, ale jest bardzo fajny. Serdecznie polecam i to powiem ci, że to nie tylko na początek, ale on ci będzie służył i służył. To samo, jeżeli chodzi o rysik. Przez 10 lat mam sezony, teraz chyba trzeci rysik. O. Także polecam. Hejo, hejo. Przybywa was, przybywa. Poczekamy chwileczkę, niech sobie dojdzie więcej osób. Daje czas, muzyka głośna. I to jeszcze ją. Cyk w dół. Troszeczkę, o. Nawet sobie jedno ucho odsłonię. Nie chcę krzyczeć. A te zławki mocno izolują. Cześć Pawełku, witaj. Cześć Piotruś, witajcie, witajcie. No i kurczę, w każdym razie sobie tak tu będziemy działać dzisiaj. Więc na początek ja proponuję sobie tutaj już odpalić tego Lightrooma. Opsa. Tu sobie troszeczkę to mniejszę. Troszkę będzie lagować. Coś ostatnio mi po ostatniej aktualizacji Windowsa laguje. Także to niestety. Dobrze, kochani. Biorę sobie pierwsze zdjęcie, zaznaczam z naszej panoramy. To jest nawet papier. Tak, nie wiem, co mi tu poprzestawiał dziad jeden pieroński. Czy ja kopię zrobiłem? Nie, to po prostu nie zaznaczone. O, czterech zdjęć będzie panorama. No, odznacz na zero. Dobrze, dziękuję. Zaznaczam sobie pierwsze zdjęcie. W Lightroomie tutaj nic praktycznie nie ruszam. Poza tym, że włączam, ja tu z automatu mam włączone profil obiektywu i usuwanie aberracji. Zaznaczam na cztery zdjęcia, synchronizuję to sobie. Nie wolno nic kadrować, nie wolno nic robić takich rzeczy przed składaniem, nawet jeżeli byłoby krzywo czy coś. Nie możemy zmienić w żaden sposób rozmiaru zdjęcia. No i teraz sobie, czy na zdjęciu, czy tutaj, klikam sobie prawym przyciskiem myszy, biorę fotomerch, panorama. I ja mu teraz chwileczkę zejdzie, on musi sobie tutaj złożyć tą panoramkę. Ojojku, Paulinko! Zapomniałem sobie piczka wziąć. No niedobrze. Musisz mi piczko przynieść. Znaczy szklaneczkę, bo tu... To mam. Bo nie mam z czego pić. Dziękuję. A ciepło jest i suszy japa, jak nie wiem. To już sobie doleję i działamy. I działamy. Jak przy okazji, kochani, przypominam o konkursie, wyborowym konkursie. Na, jeszcze trwa pod tytułem, konkurs pod tytułem Maki. Z tym, że zdjęcia przesyłacie na Discordzie, na kanale Wyborowe Konkursy. Tam już trochę tych zdjęć jest i niedługo go sobie rozwiążemy, ten konkurs. Znaczy rozwiążemy, opublikuję te zdjęcia normalnie już na skrawkach, na fanpage'u i zrobimy głosowanie. Dobrze, słoneczka. To jest tak, możemy sobie włączyć autokropa, to nam automatycznie tutaj przytnie puste przestrzenie. Możemy też włączyć sobie Fill Edges, czyli program automatycznie tutaj wypełni przestrzeń w kadrze. Tą, znaczy przestrzeń, tą, te wolne miejsca. No, powiem wam, że no, ja nie lubię z tego korzystać. Włączę to, żebyście widzieli, o co chodzi. Jemu oczywiście to chwileczkę zajmie. No, trzeba pamiętać, że to jest z czterech zrawów takich dosyć potężnych. Nawet wam powiem, że nawet ładnie to sobie poradził z tym zdjęciem. Zwykle problem Lightroom ma masakryczny, żeby
uzupełnić krawędzie. Tutaj bardzo ładnie to zrobił. Zadowolony jest. Dobra, ale mamy jeszcze Boundary Warp. I jak zobaczcie, troszeczkę mamy tą, tak nam te latarnie, chociażby linie perspektywy idą. Jest delikatnie rozciągnięte ku górze, a zwężone ku dole. No więc tym Boundary Warp troszeczkę to poprawimy. Tylko tak, no niepotrzebnie wziąłem wypełnianie krawędzi, bo za każdym razem teraz musi te krawędzie uzupełnić. Więc ja to wyłączę. O, jak widzicie, szybciej to idzie. Widzę, że to nawet w tym wypadku tego zdjęcia nawet na stówę dam to Boundary Warp. I nawet nie muszę nic tutaj tych krawędzi wypełniać. Bo ładnie to rozciągnęło, wyprostowało. Także spoko. Dobra, no tutaj widzimy, tutaj są obłoczki, troszeczkę przebijają przez te chmury. Tu już jest, już było za jasno. I tu jeszcze są jakieś obłoczki, się pojawiają. Ale były piękne, fajne. W ogóle trener zadowolony jestem. No i na weekend chcę wam, może na niedzielę, zmontować vloga z obłoków srebrzystych. Vloga, którego robiłem wtedy, kiedy robiłem też live ostatni. To był czwartek? Czy wczoraj? Wczoraj czy czwartek? Kurde, już nie pamiętam. Nie, wczoraj było pochmurno, potem się zrobiło fajniej. Nie czwartek, Boże, wczoraj była środa. We wtorek. Tak, we wtorek żeśmy live'a zrobili. Czekam, niech sobie to połączy. Dobrze, złączył. Gdzieś tu powinien pojawić się ten plik. Jest plik. Tutaj i tu już jest nasza złączona panorama. Adobe Lightroom tworzy tak panoramy, że tworzy nam w formacie DMG, czyli w RAW-ie. Więc bardzo fajnie. Będziemy sobie mogli śmiało tutaj podziałać. Ja sobie jeszcze raz tutaj sprawdzę. Zdjęcie jest w tej chwili nieodszumiane, jest tylko delikatnie wyostrzone. Zobaczę, czy nie ma jakichś dużych artefaktów łączenia i tego typu rzeczy. A, są obłoczki tu. Przebijają pięknie. Nie, nie widzę nic takiego. Fajnie. Jak dla mnie to troszeczkę tego... Nie to. Jak dla mnie to troszeczkę tego dołu jest tutaj zdecydowanie zbyt dużo. Więc ja bym sobie tutaj troszeczkę to przekadrował. Troszkę przykropujemy. Pamiętajcie, jeżeli mamy tu zamkniętą kłódeczkę, to mamy zablokowane proporcje. O, i nam zmniejsza... Tak, i krótką krawędź i długą krawędź. A gdy otworzymy sobie kłódeczkę, proporcje mamy odblokowane. Ja mam tak sobie tak troszeczkę tak z tej strony delikatnie, o, gdzieś tyle, bym to przyciął to zdjęcie. Jakoś tak, Krzysiu, Krystian, przepraszam, jakoś, Krystiank. Jakoś tak ten plan fotograficzny wychodzi. Dobra, to obrabiamy. Potem będziemy gadać. Zmniejszam świateł. I to nawet przy tym zdjęciu tak sporo zmniejszę. Wyciągam z cienia. Dodam troszkę bieli. Gdzie się czernie pojawiają. Aha, jeszcze clipping sobie włączę. Gdzieś tu. Dobra, to czerni na razie nie ruszamy. Troszeczkę kontrastu, nie za wiele, tak myślę 15 mniej więcej. Troszeczkę teksturki, troszeczkę clarity, delikatnie dehaze'a. Kolorki ustawimy mniej więcej tak. 4, 9, 4 i 7. 4 i 7 spokojnie wystarczą. Fajnie, teraz temperaturka barwowa. No tu mamy mieszaninę temperatur barwowych. Ja będę chciał wykorzystać te piękne barwy nieba, a zmniejszyć na pewno ilość tutaj czerwieni i pomarańczu z latarni, które na bulwarach waliły dosyć ostro, ale to będziemy robić na maskach zakresu. Więc tak, przejeżdżam sobie temperaturą, patrzę, która strona będzie fajna.
No dobrze, fajnie, będzie 5500 kelwinów. Tu mamy fajne kolorki. Dołem zaraz się zajmiemy. A może na początku od razu tym dołem się zajmiemy. Więc hopsa. Rozciągnę sobie filtr. Nawet gdzieś tu z boku go dam, żeby wiedzieć, że to one. I what tego. Filterek prostokątny. Biorę maskę zakresu na luminację. Albo nie. Nie na luminację. Wezmę maskę zakresu na kolor. O, na klawiaturze wciskam, to jest podgląd maski. Biorę pipetę i zaznaczam na przykład, że ten przedział tych barw ma mi tutaj zadziałać. Dobra, i działa. Tylko mi chmury też łapie, a ja nie chcę, żeby mi chmury łapał. I nie chcę, żeby też w cieniach za bardzo zadziałał. Więc tutaj sobie tym przenikaniem tutaj sobie biorę i ustawię mniej więcej, jak to ma być. Myślę, że gdzieś tak będzie spoko, ale na chmurach dalej mi tutaj zaznacza, więc biorę szczotkę, pędzelek. Biorę usuwanie, niech będzie automaska włączona. Troszeczkę go powiększę. I usunę sobie z tych chmurek, wyłączę nawet auto. Bo widzę, że niedokładnie łapię. Usunę sobie z tych chmurek. Kościoła tu może też usunę. Tu bym chciał, żeby troszeczkę tego pomarańczu zostało z tych latarni. Tu usuniemy tu. Tu też. Odszumianiem zdjęcia i wyostrzaniem zajmę się na końcu, gdyż to najwięcej zżera pamięci procesora, pamięci karty graficznej. Po prostu nie ma sensu, żeby mordować go. Mega, mega lagi by były. Dobrze, wyłączam sobie podgląd tej maski. I teraz tutaj ściągnę tak więcej temperatury barwowej. O. Hopsa. I już no nie chcę robić tak, no bo tutaj jednak było światło sodowe, ale tak, dosyć mocno ściągnę, dorzucę też tinty, ale ściągniemy tak dosyć mocniej. Dobrze, tej temperatury, niech będzie tak. No jest zdecydowanie przyjemniej. W tej chwili, jako że tutaj fajnie ten filtr już mi zaznaczył prawie cały dół, ja jeszcze chcę sobie go włączę i na tym filtrze zwiększę sobie bieli. O, i troszeczkę ze światełek wyciągnę, bo tak fajnie kontrast na nich tutaj poprawi na tym zdjęciu, ale jeszcze ściągnę tej temperatury. Teraz widzę po tym. Tak, i robię to delikatnie, powolutku. Nawet tak mocniej, widzicie, mówiłem, że nie chcę tak mocno, ale nawet tak mocniej ściągnę. Przez to, że gdy zwiększyłem bieli i dodałem światełek, to troszeczkę jeszcze wysyciło to, a nie chcę mieć tak wysycone. Dobra, jest fajnie, linie drzew ładnie się tu odcinają, nie ma problemu z niebem i tego typu rzeczy. Dobra, to teraz przechodzę dalej. Nowy filterek, który zaciągnę o tutaj. Opsa, i chcę wyseparować sobie niebo. Separuję niebo. Tym razem zrobię to na masce zakresu luminacja, czyli światła. Wycinam cienie. Gdy wycinamy tutaj sobie cienie, światła i typu rzeczy. Musimy pamiętać o czymś takim, żeby zostawić delikatne przenikanie tutaj na liściach. By troszeczkę na drzewa też filtr nachodził. Delikatniej, słabiej, ale żeby nachodził. Wtedy, gdy będziemy mocniej działać na filtrze, nie wywali taki jakiś poświat i tego typu rzeczy. Dobra. Mam ty wyseparowane. Tutaj bym chciał jeszcze troszeczkę temperatury barwowej
zwiększyć przez to, że no mamy piękne tutaj, pięknie już delikatnie oświetlone te chmurki. Chciałbym to wysycić. Troszkę temperatury. Tinty jeszcze dodam. Myślę, że na takim poziomie może być. Zwiększymy kontrastu nieznacznie. Troszeczkę podniosę ekspozycji, bardzo subtelnie. Natomiast delikatnie zmniejszę jeszcze światełek, a podniosę bieli. Opsa. I tutaj dorzucę więcej clarity, więcej tekstury. Trochę dehaze'a. Teraz dehaze'em troszeczkę to przyciemnimy. Ale za to mamy przepiękną strukturę tutaj i całą magię barw na tym zdjęciu. Dobrze, i chcę nałożyć jeszcze jeden taki filtr. Oj, lagi, chwila. Jeszcze jeden taki filtr, żeby wyseparować sobie tutaj te jasne miejsca. Więc zarzucimy. Też biorę na luminację. I wycinam ostro czernie. Na razie zrobię to tak. Czernie, no te ciemniejsze partie. Jeszcze może być tak. Teraz ustawimy przenikanie. Troszkę jest za bardzo, troszkę. Okej. Oj. O, może być, myślę, że coś takiego. Z tym, że nie chcę tutaj na tym niebie, żeby mi działało. Więc biorę znów pędzel, na którym mówię szczotka. Zrobię go dużym. Biorę gumę. Panie i... Trzeba dać chwilę mojej sztucznej inteligencji. On tak gdzie zaznacza? Tutaj. To jeszcze można delikatnie tutaj tapianiem jeszcze przyjechać takim większym pędzlem. Samym tym zewnętrznym kołem na wtapianiu. O! Tak będzie bardzo fajnie. Odznaczymy i tutaj też zwiększę temperaturki, żeby poprawić troszkę barwę tego brzasku. Troszkę też tinty dodam jeszcze. O, niech będzie tak. Delikatnie kontrastu i ciutkę ściągnę światło. Delikatnie tylko. Fajnie. Pasowałoby zadziałać też z tym samym błękitem. I też tak zrobimy. Więc jeszcze jeden. Ta maska zakresu kolor i pobiorę sobie barwę gdzieś stąd. Podglądniki. Niedobrze. Wyłączam podgląd maski. Taguję. Pobierzemy stąd. Teraz jest lepiej. To ma być celnie jedynie. Wyłączymy ten podgląd. I tu jest fajna taka opcja, zmiana odcienia barwy. I dobrze się troszeczkę tym pobawić. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja bardzo delikatnie na minusik podjadę, więc zaznaczam sobie Use Fine Adjustments. I teraz tutaj będzie mi, zobaczcie jak jadę. Łapię, ciągnę mocno, a on mi tak tylko o 1/10 przeskakuje. Ja chcę, żeby to tak było bardzo, bardzo słabiutko. I ciuteńkę tutaj delikatnie wrócę temperaturą na minusik. Jest lepiej.
Dobrze. I jeszcze można by było dół dopracować. Też bym użył tutaj do tego maski zakresu. Zaznaczymy tak. Ale tutaj niżej. Gdyż chcę wyseparować sobie same światła. Więc znów luminance. Podgląd maski, wycinam cienie. Tutaj już ustawię trochę ostrzej. Zobaczcie, jak nam te światełka tutaj wyłapuje. Tu, gdzie jest oczywiście na czerwono zaznaczone, tam będziemy działać filtrem. Opsa. Delikatnie zwiększę ekspozycji. Troszeczkę dorzucę świateł. Delikatnie dorzucę bieli. No, może troszkę jeszcze ściągnę temperaturę na samych tych światłach. Delikatnie. Jest fajnie. I można tutaj dorzucić jeszcze Vinci Clarity. O. Spoko. No, mi się to już bardzo podoba. Jeszcze co, tylko same barwy już na kolorze selektywnym delikatnie poprawimy. Zobaczmy sobie na to na pełnym ekranie. Opsa, jest dobrze. Zobaczmy sobie przed i po. Jest całkiem spoko. Bardzo fajnie, dobrze. Co by można było jeszcze zrobić ewentualnie? Delikatnie krzywimi złapać sobie tutaj światełka. Troszkę bym to podniósł. Może delikatnie obniżyć w półcieniach. Nie, nawet nie powiem. Nawet nie. Nie. Nie będę się tym bawił. Po prostu suwaczkami tutaj do tego dojdziemy. Za mocno. O. Ścieli nie chcę za dużo wyciągać. Teraz tak, chcę mieć bardziej kontrastowe, więcej. Tak. Tak. A. O, może być. Jeszcze samo to niebo bym trochę chciał poprawić. To jeszcze ono mi się do końca nie podoba. Więcej barwy bym kontrastu na nim chciał. Więc zarzucę jeszcze jeden filtr. A teraz z dźwiękiem wszystko jest w porządku, kochani? Zarzucam jeszcze jeden filterek i na tym filtrze. Po prostu nie robię żadnej już maski zakresu. Większe kontrastu. Trochę klariki dorzucę. Dla kontrastu półcieni. Więcej tekstury. I teraz trochę dehaze'a. Dehaze to nie za dużo. Zwiększy kontrasty lokalne i jeszcze wysyci tutaj nasze barwy. Troszkę jeszcze zmniejszę teraz kontrastu ogólnego. No i fajne jest takie dramatyczne teraz to niebo. Idziemy do koloru selektywnego. Odcień hue, czyli odcień poszczególnej barwy. Czerwienie bym chciał w kierunku takiego bordo. Nie za dużo, ale trochę niech będą. Same pomarańcze, jak one się zachowują? No, są fajne. Ale tak, pomarańcze podjadę w kierunku zieleni delikatnie. O, więc czerwieniami troszkę muszę wrócić. Jeszcze w kierunku bordo, żeby chmur nie zabić. Żółcie. No, żółci jest sporo na niebie. Żółci ruszać nie będę. Niech zostaje na takim poziomie, jak jest. Aqua. Aqua podejrzewam, że będzie gdzieś w tym miejscu się delikatnie pojawiać. Tak. Tu jak obłoki się pojawia. Spójrzcie. Tutaj się zmienia odcień. Ta barwa. Tak. Tym delikatnie w kierunku zieleni. Błękity to wiadomo. Hopsa, hopsa. Błękitami bardzo subtelnie tam w kierunku seledynu. No i purpura. Tutaj mamy też magię do stworzenia tą purpurą. Troszeczkę w kierunku czerwieni ją. Bardzo delikatnie.
podobnie z magentą. Saturacja poszczególnych barw. Na pewno zwiększę saturację zieleni. Zmniejszę troszeczkę, tak, troszeczkę, bardzo delikatnie saturację pomarańczu, ale zwiększę żółci. Zwiększę też saturację delikatnie czerwieni. Teraz troszeczkę za mocno, muszę to delikatnie jeszcze tutaj poprawiać. Zwiększymy saturację niebieskiego. Ładnie tutaj kontrastowało. Troszeczkę purpury i magenty. Opsa, luminacja. Czyli jasność poszczególna. Czerwonego troszeczkę rozjaśnię. Teraz zobaczcie. Jak rozjaśniam, to optycznie też tracę delikatnie samo nasycenie barwy. Dlatego ja też te barwy to mocniej niektóre wysyciłem, przez to, że chcę je delikatnie rozjaśnić. Rozjaśnimy też żółci delikatnie. Troszkę pomarańczu rozjaśnię. Delikatnie zieleni. Aha, i jeszcze zielenią chcę pójść mocno w kierunku teledynów. O, coś takiego nie. Luminacji niebieskiego natomiast troszeczkę bym odjął. Troszkę przyciemnimy. No i jest spoko. Podział odcieni. No, tutaj będę chciał zrobić moje standardowe ustawienia 45 na 235. Podamy niedużo. 11. 45 to jest po prostu na światłach troszkę pomarańczu takiego żółtego, a lekko fioletowego granatu na cienie te 235. To jest po prostu numer barwy. 11. Z tym, że chcę więcej ciepła na światłach, więc przesuwam tutaj balans w kierunku prawej. O, jest taki bardzo subtelny podział odcieni zrobiony. Dobra. I teraz jeszcze korekcja składowych barwowych RGB. Na cienie wrzucę troszkę tinty. Pomarańczami natomiast przejadę. No nie wiem właśnie, w którą stronę przejadę, więc muszę pojechać sobie i tak, i zobaczyć, które będzie mi się podobało. O, jakiego mam laga? Oj, musimy mu dać chwilę, niech sobie przemieli. Już mi ekrany migoczą. Cześć kochani, witam serdecznie wszystkich, co doszli. Dobra, w tą stronę mamy takie cuda na kiju, a w tą stronę... W tą stronę takie cuda na kiju. No to ja jadę bardzo delikatnie na minusik. Bardzo subtelnie. Teraz zobaczmy z zielenią. To są rzeczy, których tutaj, jak takie delikatne zmiany robię, są rzeczy, których prawdopodobnie wy nie widzicie na YouTubie, bo YouTube, no, pieprzy jakość, zmienia troszeczkę kolory. No, ale ja troszkę widzę i muszę, to musi być po borowemu zrobione. Troszeczkę na minusik. Z tej strony też. No i błękity prawdopodobnie pójdą na minus, ale jeszcze sobie zobaczymy. Ale muli. Ach, błękity pójdą delikatnie na minus. Dobrze, może być. Zwiększę, że tutaj saturacji. Tej barwy. No i zdjęcie bym uznał za obrobione, jeśli chodzi o Lightrooma. Teraz odszumiando zróbmy.
przemianie i jeszcze poprawę aberracji, bo widzę, że aberracji troszkę powywalało. Wyłączę clipping. Matka, jaki on jest zamulony. Muszę poczekać, bo jeszcze nawet obrazu nie odświeżył. O, jest. Jeszcze widzę, że wyprostować troszeczkę musimy delikatnie. Ostrość dam na jakieś 55. Zdjęcie jest ostre, więc nie trzeba dużo wyostrzać. Na jedynkę zostawię promień. Detal dam 45. Odszumianie na 25. Więcej nie potrzeba. I delikatne maskowanie około 15. No i poczekajmy, niech on sobie przemuli. Co was tak mało dzisiaj, kochani? 62 osoby. Malutko. Chyba, że teraz wszyscy zaczną dołączać, bo się przyzwyczaili, że później live ostatnio robiłem. Dobra. Ale tak, troszeczkę aberracji widzicie wywala, więc ja bym delikatnie to, o, na przykład tu, delikatnie bym tę aberrację chciał poprawić. Automatyczne usuwanie aberracji za bardzo sobie z tym nie radzi. No, co ci się dzieje już? Dziękuję. Gdzie to było? Manual. I tak, tutaj damy sobie tak na jakieś 3 pikseliki i tu na jakieś, nawet nie 3, 2 wystarczy. Z tym, że widzę, że nie jest to fioletowa aberracja, tylko po obróbce ona się zrobiła taka, jakby to powiedzieć, czerwona. Więc przejadę sobie tutaj zakresem barw. O, niech przemuli. No i spoko. Już jej nie ma. Nie chcę też brać całkowicie do końca, bo wtedy zrobić szarą poświatę i ja nie lubię tego. Wolę, jak ta aberracja taka bardzo subtelna jest i się tam wtapia ładnie. Dobrze, troszkę podprostujmy, więc biorę znowu szkropa. Tym razem go zablokuję. I delikatnie tą stronę. Opsa. Cześć, kochani. Cześć. No ja nie wiem, co z tym YouTube'em, kurde, że powiadomień nie daje. No naprawdę. Pani, musicie przede wszystkim zaglądać na grupy na Facebooku, na Discorda. O, i tam jest dużo. Znaczy po prostu udostępniam, nie? Dobrze. Chciałbym jeszcze mimo wszystko zmienić trochę temperaturę barwową. Dam troszkę mniejszą, może 5400. Kelwinów. I troszeczkę odejmę tinty, bo tak dużo na poszczególnych partiach zdjęcia tinty pododawałem, więc teraz bym chciał troszeczkę jej odjąć. Zrobimy tutaj na, może na piątkę i zobaczmy, jak będzie wyglądać. Troszeczkę tej tinty wydaje się mi zbyt dużo. No myślę, że teraz jest fajnie. Będę chciał to zdjęcie jeszcze teraz dokończyć w Photoshopce. Więc włączę sobie Photoshopa, on niech się odpala, a my sobie chodźmy na pełny ekranik. Pani, powiedzcie mi, jak wam się podobał w ogóle ten live terenowy, jeden i drugi? Zastanawia mnie to. No jeden był z laptopa, ale nie mogłem sobie poradzić z kartą streamującą i po prostu streamowałem z kamerki nocą tej Logitecha. Ona nocą za bardzo sobie nie daje rady. Natomiast ten we wtorek z obłokami sobie z tymi, to był totalny spontan. Ja nie planowałem prowadzić live'a. Nagrywałem vloga. I wziąłem tego, nawet wam pokażę zdjęcia do tego vloga. I wziąłem pani. Po prostu odpaliłem komórkę, zamocowałem na statywie i jakoś poszło. Ale było widać na komórce te boki srebrzyste, bo tak pięknie jasno świeciły. U mnie bardzo nisko nad horyzontem, ale tak przepięknie, tak jaśniutko, taka mocna wstęga, taka smuga była. No ślicznie to było. Mam trochę zdjęć porobionych, mam te zdjęcia do timelapse'a porobione. To timelapse będzie króciutki, niestety, będzie miał może 3 sekundy, 4 góra. No ale mimo wszystko nie mam zamiaru narzekać.
Dobra, pokażę wam zdjęcia. A weźmy te. O nie, to co mam do filmu 2K. Tu mamy timelapsa część. Jest tak. Pięknie, pięknie w jednym miejscu te obłoczki wywaliły. Bardzo ładnie strukturę ich było widać. I potem były coraz, coraz jaśniejsze. To tutaj gościu traktorkiem wyjechał. I stwierdziłem, że poczekam, aż on się zatrzyma, albo będzie zawracał. I żeby mi się nie poruszył w kadrze. I zrobiłem sobie takie zdjęcie, z czego jestem bardzo zadowolony. Bo bardzo ładnie teraz to wygląda. Fajny kadr. No i tutaj one potem z tej strony pozanikały te obłoczki. To jest panorama. Pozanikały te obłoczki i ta smuga zaczęła wydłużać. Tutaj iść aż ponad, potem poza, tutaj jest elektrownia w Połańcu, tam się rozciągać dalej. No pięknie, pięknie, pięknie to wyglądało. O, widzicie, na przykład zrobiłem na 70-210. To jest elektrownia w Połańcu i ta smuga cudowna o, i tu też jest taka panoramka mała. Obłoków srebrzystych tam rozciągnęło. No cudownie, cudownie było. No szkoda, że nie tak nie dawały tak wysoko do góry, no ale nie ma co narzekać. Aha, tutaj będzie do timelapsa. No, ale to sobie zobaczycie we vlogasku. No i długo świeciły. Powiem wam, że jak brałem, kończyłem zdjęcia, to jeszcze zobaczcie, jak ona się tak skondensowała, taka się zrobiła wąziutka. Jak robiłem te zdjęcia, to i kończyłem robić zdjęcia, to jeszcze tak jasno świeciły na niebie. No piękne były to obłocze. A pamiętajcie, że to jest bardzo rzadkie zjawisko. Mamy jeszcze góra z 2-3 tygodnie na obserwację obłoków srebrzystych, więc warto to na nie polować. Są to chmury mezosferyczne, występujące na wysokości od 80 do 90 km, występują najczęściej w okolicach bieguna północnego, no także południowego, no ale ten nas nie interesuje, bo my tutaj jednak jesteśmy na północy w Europie, więc no warto nie polować. No i one, obserwujemy je, gdy słońce jest takie 6 do 15 do 17 stopni pod horyzontem, w zależności jeszcze od tego, jakie one są intensywne, jakie są duże, jakie są mocne. No i one odbijają to światło słoneczne, gdy słońce jest pod horyzontem. Tak, one są oświetlone jeszcze przez to słońce, gdyż one są praktycznie na granicy kosmosu. To jest umowna granica, bo oczywiście granica atmosfera-kosmos. No, ale na tej granicy właśnie one występują. Także no to jest coś pięknego. Prawdopodobnie są to bardzo delikatne, bardzo drobne kryształki lodu. I podejrzenie jest takie, że mogą to być chmurujące się wokół biegunów pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi, kumulujące się wokół biegunów na przykład gazy wylotowe z rakiet, ale to mogą też być pozostałości pyły na przykład po meteorach i tego typu rzeczach. No, pochodzenie tych chmur jest nie do końca jest znane. Obserwowane są już chyba powyżej 100 lat, ale czy około 100 lat, jakoś tak, ale nie jest tak do końca znane ich pochodzenie. No, Mareczku, no to wypadaj na srebrzaczki, bo naprawdę warto. Dobrze, Photoshop jest odpalony. Opsa. I teraz weźmiemy sobie z powrotem Lightrooma. Klikam prawym przyciskiem. Dziękuję. I biorę Edit in Adobe Photoshop 2020. No teraz sobie powinien tutaj wczytać to zdjęcie do Photoshopki. Czekajcie, bo jest lag totalny. A potem mi płaczą z niektórzy, za długie te live'y tego. Ja bym chciał, po pierwsze, dobrze wytłumaczyć. I jeszcze mi wypierdzieliło mi Lightrooma.
Po pierwsze, ja bym chciał to dobrze wytłumaczyć. Powolutku, żeby każdy zrozumiał, co robię, żeby każdy widział, mógł sobie prześledzić, jak obrabiam, a nie klik, 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 klik i te sprawy odbędzić, do widzenia. Po drugie, no widzicie, kurde, że no ten mój komputer demonem prędkości nie jest, no podczas live'ów szczególnie. Więc trzeba być cierpliwym, no czasami te live'y się przeciągają, ale... No ale nie chcę też robić jednego zdjęcia, tylko chcę coś więcej pogadać sobie z wami, nie? I pokazywać wam. Także... Wybaczcie, jeżeli komuś nie pasuje. A ja mam teraz taką prośbę do was, kochani. 69 osób, 35 polubień tylko. No, pierwa... Dziady. Proszę tam połapkować. Bardzo, bardzo, bardzo proszę o łapki. Żeby tutaj te algorytmiczki i YouTubeczka sobie lepiej poradziły. No ja wczoraj polowałem na obłoki srebrzyste od godziny 21.30 do godziny 5 rano. Znaczy, one już zanikły mi tak gdzieś koło 3, ale jeszcze był przecudowny brzask po prostu i sobie jeszcze jeździłem. I nawet zdjęć tyle nie robiłem, po prostu co chciałem trwać w tej chwili, patrzeć i oglądać. Dobra, jestem w Photoshopce. Mamy zdjęcie. Oca. Jak widzicie, mój Photoshop troszeczkę się zmienił, sobie panele poprzekładałem. Na przykład tutaj miałem dopasowania, jeszcze okno dopasowań, tego typu rzeczy. Ja sobie przeniosłem tutaj do panelu na bok. Bo ja używam dużo warstw, robię czasami, więc... Nie chcę. Potrzebowałem więcej miejsca. Dobrze, robię sobie dwie nowe warstwy. Chcę jeszcze poprawić troszeczkę tutaj dramaturgię tych chmur, więc robię dwie nowe warstwy. Na tej warstwie, tej górnej, wezmę sobie, zarzucę filtr górnoprzepustowy. I tak, dół mnie nie interesuje. Na dół nie patrzę, co tu się z dołem dzieje. Sobie chcę ustawić tak ładnie. Tutaj, tak powiem, separację szczegółów na chmurwach. Troszkę mniej, agi. No może być tak. Ja nie, jeszcze mniej, troszeczkę jeszcze mniej. Okej. Okay. Teraz na tej warstwie tutaj przenikanie zaznaczam jako światło liniowe. No, oczywiście teraz jest kaszana, bo kaszany nie chcemy. Ale na tej kaszanie będziemy pracować. Dobrze. Robię teraz tutaj maskę warstwy. Odwracam tą maskę warstwy, czyli wprowadzam jej negatyw. Ctrl-Shift-I to jest odwrotne zaznaczenie. Opsa. Biorę biały pędzel. Większy niech będzie o minimalnej twardości. I sobie przemaluję tutaj po tych chmurkach tam, gdzie chcę, żeby mi ten filtr działał. Tylko, że kurde, na biało chcę. Czasami mi klawiatura nie załapie. Przemalujemy tutaj, gdzie chcę, żeby mi ten filtr działał. A tu jak te obłoczki. Drzewo objedziemy dookoła. Tutaj mocniej. Dajmy mu chwilę, nie chcę robić naraz zbyt wiele operacji, bo żeby mi nie zlagował, żeby się nie wykrzaczył. Tu jeszcze trochę to. No, no i tak będzie spoko. No oczywiście nie w ten sposób. Wracam, zaznaczam sobie tutaj tą warstwę i biorę wypełnianie. Że to wypełnianie daje bardzo subtelnie, bardzo minimalnie. Góra z 15%. No w tym, kurde, dałem 15% i mi wrócił do 7. Tak, nie więcej. Nawet tak troszkę mniej dam, 14. O, troszeczkę ta dramaturgia tych murek jeszcze jest delikatnie podkreślona. Teraz złączę sobie tą warstwę z tą warstwą, czyli zaznaczam ją sobie. Biorę Ctrl-E, jest to scal warstwy zaznaczone. I jeszcze teraz byśmy zrobili winietki, ale nie.
To drzewo mnie irytuje. To drzewo mnie irytuje jak cholera. Spróbujemy je usunąć. Spróbujemy je usunąć. A zobaczcie, jak te obłoczki tutaj, kurde, poza tymi chmurami, jak one tutaj wyświecały. No, kurczę, aż jestem zły, że to tak... Że te chmury były. No, no ale no co zrobić? O, i tutaj jest takie pocemka piękne. No ślicznie. Śliczne. Tutaj sobie wezmę teraz pędzelek korygujący, punktowy. No troszeczkę go zmniejszę. Zobaczymy, jak sobie sam Photoshop poradzi z tym. A tak nie za bardzo sobie radzi, no ale zróbmy całość i zobaczymy. Troszkę ma problem z uwzględnianiem zawartości w postaci barwy. Teraz troszeczkę pociupię. Trzymając, ja sobie zmieniam rozmiar pędzla skrótem. Po prostu trzymam alt wciśnięty, prawy przycisk myszy, no ja robię na tablecie. I rozciągam na boki i wtedy można sobie rozmiar pędzla fajnie dostosować. Dobra, spróbujemy to teraz jeszcze przepróbkować. Z tymi barwami to mu się tutaj cuda podziały. No nie za ładnie to. Za ładnie. Spróbujmy to zrobić łatwo. No, łatka troszkę lepiej zaczyna. Tu ponaprawiam. Chyba. Szarpie tak obraz, jak się obraz troszeczkę tak poszarpie, to potem jest lepiej. Ojejku, nie to chciałem. Lepiej wtapia. Ten punktowy pędzelek i teraz tak. Miejscowo tylko gdzie są błędy troszkę popieprzył. Podejrzewam, że to nawet niewidoczne by było, ale dla tych, którzy by nie widzieli w ogóle, że to było coś robione. Nie. To. Łatkę chciałem. Zawsze troszeczkę schodzi, żeby to zrobić sobie w miarę dokładnie. Żeby miało ręce i nogi. Może być. Nie będzie. Drzewa nie ma. Co? Te trawy jeszcze mnie tu irytują, ale nie będę już was zanudzał. Przepraszam, zanudzał usuwaniem traw. Zrobimy sobie teraz winietki. Więc zrobię dwie puste warstwy. Biorę gradient. Czarny przenikaniem do przejść do czystości. I tak, na górnej winietce zrobimy sobie. Na górnej warstwie zrobimy sobie winietę. Oho. No, zwiesiło. To szopę. Ja zrobię to tak, że po prostu zapiszę ten obraz i zresetuję Photoshopa. Zapisuję.
Ja zawsze mam parę łapek w dół, photo active. To jest normalne. Już nieraz na live'ach mówiłem, że nawet live'a jeszcze nie zacznę, już są łapki w dół. To jest normalne. Dziękuję, dziękuję za ławki, kochani. Dziękuję serdecznie. A, 54, od razu lepiej. Ale co tak mało was jest, to ja nie wiem dzisiaj. YouTube faktycznie zawalił chyba. Bo powinno być powiadomienie, wszystko. Live jest publiczny, nie żaden niepubliczny i tego typu. I coś musiał już coś... Mówię, YouTube mnie nie lubi. Dlatego ja tak o te łapki proszę i o to wszystko, bo... Dla mnie z tym YouTube'em trafia. Wiadomo, że chciałbym docierać do większej liczby osób, no wiadomo, nie? Dobra, zamknę to zdjęcie. Dajmy mu chwilę na odpoczynek. I odpalimy jeszcze raz PS-a. W ostatniej aktualizacji Windowsa takie cudanki mi się dzieją. Jest mega irytujące. Albo mi zmienia częstotliwości odświeżania monitorów. Kacze, jak nie wiem. Albo mi bierze, kurze, tej pierdzieli. Z masakra. Dobra, ja sobie to kliknę, niech sobie otwiera to zdjęcie. Bo jednak te winiety, one są, no, tutaj to jest taki mój sposób. Borowe zdjęcia, moja typowa obróbka. Dobra, odpaliło. Ciekawe, czy znowuż będzie... Będą się mu cuda działy. Zmniejszymy. Teraz gradienty. O, teraz maluję. Tak, od góry sobie pociągnę tam. Dwa bliżej, jedno niżej. I od dołu tak. Tu trochę za ciemnie. Tu jest za jasno. I troszeczkę też z tej strony. Będzie spoko. Tym razem biorę, włączam łagodne światło na jednej i drugiej warstwie. I oczywiście delikatnie wypełnianiem dostosowuję. Dostosowuję. O. Nie dostosowywuję, tylko dostosowuję. I troszeczkę tu jeszcze na dole, nie za mocno, górę ciutko. Okay. Normalnie, dobra, złączmy sobie te warstwy, Ctrl E. Możemy sobie teraz porównać, takie wyszło z Lightrooma, takie kończyliśmy na Photoshopie, ale jeszcze tutaj chcę zrobić poziomy. Ctrl L i zrobię sobie typ troszeczkę światełek tutaj dodam. Lekko teraz pół cienia wyciągnę i dodam troszeczkę czerni. Nie za dużo, by się na trójeczkę wystarczy, pół cieni na 4 więcej i tutaj 250. O, i tak jest przyjemnie. Dobra, spłaszczę obraz. Dzwonki wyłączy, przepraszam was. Zapiszemy i zamkniemy Photoshopę i odpalam z powrotem Lightrooma. O. Tak, pamiętam o konkursie makowym, już mówiłem na początku, że jeszcze poczekam, żebyście jeszcze znieść dosłali. Wiem, miałem być wcześniej zakończony, ale bo chciałbym, żeby więcej osób doszło do naszej zabawy. Także jeszcze bym chciał, żebyście podosyłali zdjęcie. Doleję sobie diesla. Lightroom się odpala. A wy jak tam w ogóle? Upolowaliście tych obłoków coś? Bo ja to już miałem tak z 10, jak nie więcej, plenerów. Na marne.
W sensie na radarach było ostro, a tu nie było nic. Dobra, czy to zdjęcie mi zaaplaudowało do Lightrooma? Chyba nie. Nie zaaplaudowało, bo Lightrooma wywaliło, więc dodamy je do Lightrooma. No kurczę, gdzie mi ten Photoshop to zapisał? Już sobie poszukam go. Grupuj według typu. Jest. Siema Marzenko. Małgosiu. Siema. Już. Lightroom. Dobra, jest biblioteka. To jest ten plik. Jemy. Portuj. Matka, jest gorąco. Leje się ze mnie, kochani. Dosłownie się ze mnie leje. Wyciągnę sobie tutaj. Do tych zdjęć i to jest to. I sobie to zaznaczę na... A develop. I teraz będziemy robić drugą panoramcie. Bo też do tego będzie potrzebny Photoshop, bo mówiłem, że to my tam będziemy robić w Photoshopce. Dajmy chwilę. Gdzie Photoshopa odpali. A dziękuję Marzenko. To jest... Pirografią to robiłem. Ale bo sam ją wypalałem. Tak, przypieprzyć nowy monitor. Sam ją wypalałem, tą gitarę tutaj. Trzeba sobie. To jest stary Defil, to była połamana, już jest sklejona tyle razy. Ja ją odratowałem, sąsiad ją chciał na śmietnik wywalić lata temu. I ją wziąłem. Jeszcze się na niej da trochę grać, chociaż jest łamaczką palców. Ale ją tak przyozdobiłem, ona już tak bardziej ozdobnie leży. Ale czasami coś na niej sobie wdękolę, chociaż moje talenty gitarowe są słabe. Dobrze, odpalone mamy tutaj. Kochani, to tak, wchodzę do Lightrooma. Oczywiście, które to te zdjęcia? Bo teraz to było z pionowych zdjęć. Dlatego też muliło, kochani, no cztery pionowe zdjęcia z D800R, gdzie RAW jest po jakieś po około 70 MB, no to musi przymulić. Photoshop troszeczkę mniej muli. Dobra, zaznaczam sobie te zdjęcia. No i co, znowuż coś tu kurde usunęło mi. Powiększę sobie to. Teraz trzech takich zdjęć robimy. To jest troszeczkę wcześniej były robione. Widzicie, tutaj to ostatnie zdjęcie trochę mi się wali. Nie będę tego zmieniał. Nie będę tego ruszał. Też ustawię sobie tutaj oczywiście, a nawet chyba jest włączone. Profil obiektywu. Tak, jest włączony, żeby usunęło winietki. Zaznaczę sobie te trzy zdjęcia i tym razem klikam prawym. I biorę Edit In i Merge to Panorama in Photoshop. O. Mamy trzy zdjęcia. Zaznaczam. Niby nie trzeba, no ale ja to biorę. Usuwania winiet nie zaznaczam, bo czasami on tutaj gorzej zrobi niż to samo z poprawką zniekształcenia geometrycznego. Myślę, że cylindryczny będzie dobry. Albo sferyczny.
Sferyczne dajmy. Spróbujemy. Jak nie, to pójdź po to, to wrócimy się i zrobimy na automatycznym. Kuźba, ciućmy mi naleciały. Człowiek renesansu. No i czekamy, aż on sobie tutaj wczyta te rawy. Chwilkę mu to zejdzie. O, to super marzenko, nawet nie wiedziałem. Nie będę grał Metaliki. No. Rozstrojona jest nawet. Nie będę się teraz tym męczył. Wstydzę się. No nie będę ukrywał, no wstydzę się jak cholera. Jeszcze zerknę, czy mi jakiegoś patrona tu nie dorzuciło dzisiaj. Albo jakiegoś donata? Nie było dzisiaj. Dobrze. No czasami wiecie, czasami mi weźmie i coś OBS mi wyłączy te powiadomienia i wolę to sprawdzić. Żeby podziękować, jeżeli... Widzę się, nie. Może kiedyś. Oj, no i zobaczcie, jakie paskudztwo tu się stworzyło. No, totalne paskudztwo. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Do widzenia. Aut, wypierdzielać, nie zapisuj. Powrotem do Lightrooma. Edit in meszczu panorama. Meszczu panorama in Photoshop. Zróbmy automatyczne. Na pewno przy ostatnich aktualizacjach Photoshopa zostały poprawione błędy. To na pewno takie, wiecie, błędy składania. Zauważyłem, że jest lepiej. Więc. Matka mi gorąca. O, pod cyckami już mam mokro. Laktację mam. Teraz jest modne, to będzie taki LGBT life, nie? I żonobice. Po prostu składa sobie. Oni mnie tu PhotoActive podpuszczają. Nie, ja nie będę tutaj. Jeszcze składa. O Jezu. Teraz to już w ogóle tragedia. W Lightroomie. Lightroom jakoś lepiej to opanowywuje. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Kurde. Był cylindryczny, było sfery. Nie, cylindrycznego nie było, było sferyczne. Może perspektywa nie da rady. Zróbmy teraz cylindryczne. Szkierwa. No nie mów Marzena, ja pierdzielę. Wiesz co, Witold, nie powiem ci. Padło teraz trochę. W mieszkaniu mam 25,5. Ależ ja jestem gorący chłopok. To mi już przy 20 umieram.
No widzicie, jaka zamuła, no przecież to jest... Jak tu robisz krótkie live'y? Jutro może gdzieś wybędę. Jestem z patronami poumawiany, może jakiś plenerek wspólny właśnie zrobimy. Nie wiem jeszcze gdzie. Jeszcze nie wiem gdzie, ale jest w planach jechać, robić zachód i wschód słońca. O, i teraz jest spoko. Teraz jest spoko. No, ale w planach właśnie jest taki plenereczek. Zobaczymy. Dobra. Zrobię sobie pustą warstwę na tło. Wyciągnę ją pod spód. Te warstwy oczywiście sobie zaznaczę. To. Zaznaczę sobie. Ja je scalę. Coś tu popierdzieliło. Co tu się dzieje? Kurde, jak zwykle mi musiało przybliżyć... A nie, przepraszam, to takie chmury. Myślałem, że coś tutaj popierdzieliło, a tu jest taka chmura, taka rozrzedzona, jakby ze śrutówki dostała. Tu obłoczki troszeczkę widać. Tutaj delikatnie za kościołem. Tutaj są, jak widzicie, tylko takie no kurde za tymi murasami. Tutaj. I tyle na tym zdjęciu. No, w każdym razie. Wracamy do obróbki, wracamy do żywych. Scaliłem sobie tą warstwę, robiąc jedną pod spodem, przez to, żeby mieć ją na tą warstwę taką luźną. I teraz sobie troszeczkę podprostuję. Czy mam kontrol? Bo tak, bez kontrola, zobaczcie, jak którąkolwiek krawędź złapiemy, to nam rozciąga i zmniejsza, trzymając proporcje. Gdy złapiemy z shiftem, trzymając shift, złapiemy którąś stronę, no to nam rozciąga w ten sposób. Możemy rozciągać, robić, trzymając, zachowując kąty. Natomiast, gdy trzymamy kontrol, łapiemy sobie którykolwiek z rogów i możemy sobie rozciągać w ten sposób. Ja teraz tak zrobię tutaj, zmniejszając zniekształcenie geometryczne, bo zobaczcie, znowuż tak idzie pod kątem. Góra jest troszeczkę bardziej rozciągnięta niż dół. Więc troszeczkę to muszę sobie poprawić. Tak, jeszcze lekko się wali kościół na prawo, więc tu delikatnie mocniej dociągnę. A tu troszeczkę mniej. Teraz to podprostujemy. Ok. Powinno być ciut lepiej. Dobrze. Troszkę to podprostuję, po prostu kadrowanie. Opsa. Myślę, że jakbym to mniej więcej... Jeszcze. Tak, chyba będzie. Kadrowanie podprostował. Okej, okay, jeszcze można teraz to. Biorę narzędzie do zaznaczania. V na klawiaturze, albo po prostu ten krzyżyk ze strzałkami tutaj na górze. Znów sobie wezmę. Troszkę tutaj ciągnę, albo zrobię to inaczej. Z tej strony. Wężę. Kontrolem trzymam. I tak patrzę, żeby te latarnie były takie no mniej więcej, żeby to było takie prostawe. O, będzie spoko. Tu jest górka w ogóle, no to jest taka terasa rzeczna, to z bulwarów nad Wisłoką robiłem. Dobra, teraz pasowałoby wypełnić krawędzie, no te puste miejsca, albo przekadrować, ale szkoda zdjęcia tracić. Więc zaznaczam sobie ten obraz, klikam. Trzymając kontrol, klikam tutaj w tą warstwę, zobaczcie, jak zaznaczam kontrol i to na tej warstwie tutaj, na kursorze pojawia się taki kwadracik. Klikam. Trzymając kontrol, klikam, o, jest. I zaznaczyło mi tą warstwę. Teraz
Ctrl-Shift-I, zaznaczenie odwrotności, czyli teraz nie mam tą warstwę zaznaczoną, tylko wszystko poza tą warstwą. Biorę Shift-F5, to jest wypełnianie, zaznaczam tutaj uwzględnienie zawartości, zwykły 100%, adaptacja kolorów i biorę OK. I on tutaj powinien sobie dosztukować, dorobić. Próbkując miejsca obok pustych przestrzeni, powinien sobie tutaj to nawet ładnie to wypróbkować. Nie zawsze mu to dobrze wyjdzie, czasami trzeba troszeczkę poprawić, ale po ostatnich aktualizacjach jest całkiem spoko. Ctrl D, czyli odznaczam. Tu takie rzeczy się tutaj pokazują, jakieś puste piksele czasami. Ja nie mam żadnego wtapiania włączonego, więc to trzeba będzie teraz wziąć i pędzelkiem lekko podciapać, albo po prostu łatką, delikatnie. Czasami tak się dzieje. I powiem szczerze, nie mam pojęcia czemu. Rozumiem jeszcze, jakbym miał na przykład wtapianie przy zaznaczaniu włączone, ale nie mam takowego. To czasami tak jest. Więc wezmę sobie łatkę. No. To jest. Zrobię warstwę jeszcze jedną. Usunę pod spód. Dalę warstw. Teraz. No co za cuda na kiju mu się dzieje. Widać, że jest... Aha, wiem. Jest przeźroczystość warstwy pod spód. To inaczej robimy. Ctrl D. Pusta warstwa pod spód, na tej warstwie, nie wiem, walnę po prostu wiadrem na biało, żeby było widać, biały. Opsa. Teraz złączę te warstwy, bo tutaj była pusta przestrzeń po prostu. I teraz będzie łatka działać. Można to też nowym pędzlem korekcyjnym. Tylko on nie zawsze sobie dobrze tej radzi, czasami łatka jest lepsza. Przy takich miejscach to pędzel czasami będzie... O, zostawiać będzie takie jakby delikatniejsze, mniej odszumione miejsce i to będzie po prostu potem widać. Jeszcze spróbuję ewentualnie tym pędzlem drugim. Próbkowaniem ręcznym. Kurde, przecież trzymam Alt i biorę. No, ten sobie lepiej radzi. Noż, kurde, co jest? Chyba baterie w klawiaturze padają. Albo jest tak zlagowany. Nie poradził. Pierdzielamy, wkurza już to. Robię tym i tyle, a potem najwyżej się na sobie to poprawię. Jezus Maria. Nie, dziękuję Justynko i Sebastianie, ale nie będę. Może kiedyś wam na pianinie na live zagrał, ale na gitarze grać nie będę. No. Pianino jest tu. No.
muszę to, kochani, przyciapać tu zrobić trochę, bo tak nie może być. By taka krycha była. Zrobię to po prostu szybko, a ja sobie to potem poprawię, a zrobię tak, żeby tutaj na tym live'ie na zwłoczy nie kuło. To jeszcze obróbka przed nami, to jest na razie tylko złożona panorama. Tak no, pierdziel niech będzie. To samo potem ja sobie usunę te wszystkie, to na przykład ten śmietnik to sobie usunę, bramkę sobie usunę. W taki sam sposób jak usunąłem to drzewo. To drzewo sobie usunę, więc po prostu, kochani, ja zrobię to poza live'em, żeby nie zanudzać tutaj. To na razie tylko zrobię tą linię, bo ona mnie cholernie irytuje. Ja mam i 7, 44, coś tam, czwartej generacji w każdym razie. Także już trochę ma. Ile ona tam ma? 3,7 chyba gigaherca, albo 3,4. Na rdzeniu oczywiście. Ale tutaj zamulanie nie jest spowodowane tyle problemami z procesorem czy ramami, bo tych mam dużo, jest 32 giga, to kartę graficzną. Troszeczkę mam za słabą kartę graficzną. Nie mam jakiejś tragedii, bo jest to GeForce Strix 960 4-gigowy, no ale przydałaby się taka 6 albo 8-gigowa grafika z szybszym taktowaniem procesora. Dobre. Uff. Teraz tak. Płaszczę to zdjęcie. Zapiszę. To jest 465. Zamknę. Chcę otworzyć kamerę RAW. Biorę otwórz jako. A tu są obrazy. Bo dzisiaj robiłem fotoobraz właśnie z jednym z tych zdjęć. Zdjęcia roboczy. Do 800E. I to był 465. Tak, i tutaj zaznaczam jako otwórz, jako kamera RAW. O. Otwórz. Czyli w photoshopowym Lightroomie otworzymy. Jest to całkowicie możliwe, że on stworzył jakąś delikatną obwódkę zmienianiu tego rozmiarów, nie? I proporcji zdjęcia. No, jesteśmy w photoshopowym Camera Raw. Wtyczka do wywoływania zdjęć RAW. I nie tylko, bo jak widzicie, to PSD też możemy tu otworzyć. Jest. Nie zagram, Marzenko. Nie. Nie. Nie zagram. Teraz powinienem powiedzieć 100 tysięcy donata zagram. No, ale nie. Nie zagram. Ale dziękuję, ale za to dziękuję, pięknie za donajciki, ślicznie dziękuję. Bardzo się przydadzą. Dobra. Wyciągniemy światełek. Wyciągniemy ścieni. Zrobimy bardzo podobną obróbkę jak przy tamtym zdjęciu, tylko wykorzystując kamerę RAW photoshopową. Nie wszystko będę już opowiadał, ale będę robił powoli, żebyście widzieli co mniej więcej robię. Troszeczkę tutaj jeszcze może bieli delikatnie, czernie się gdzieś tu pokazują.
Zawsze sobie sprawdzam, kiedy te czarne się pokazują, ale na razie czarnych nie będę ruszał. Czarny, czerni. Troszeczkę tekstury, troszeczkę clarity. Przejrzystość to jest clarity. Usuwanie zamglenia to jest dehaze. No, wtyczka Camera Raw jest po polsku w każdym razie. No, jaskrawości podobnie jak tam. 4 i 7 niech będzie. 7 nasycenia. Bardzo fajnie. Wyostrzania i redukcji szumu. Dobra, na razie nie ruszam. Może kiedyś zagram. Dobrze. Troszeczkę zwiększymy temperaturki barwowej. Troszeczkę dorzucę tinty. Troszkę tej ekspozycji jest za dużo i tych światełek. Mam. No tak, kurde, te kościoły oświetlają, to jest tak wszystko spalone, że potem, że ja dziękuję. Ciężko jest zrobić zdjęcia. No ale dobra. I podobnie. Biorę teraz tutaj filterek gradacyjny postawiony. Zobaczcie, to jest praktycznie wszystko to samo, co w Lightroomie, tylko że inaczej poukładane. Ale wszystkie te rzeczy są. Dobra, zaznaczamy. Opsa, damy go. Tutaj powiedzmy. Bierzemy maskę zakresu. Bo tu jest troszeczkę, czasami no jest inaczej poustawiane ja z Photoshopa, z Camera Raw rzadko korzystam, więc gdzieś przyzwyczaić do tego, że będę szukał. Tu jest maska zakresu. Niektórych rzeczy. Biorę nie luminację, tylko tutaj chcę kolor i wyseparujemy ten ostrzejszy pomarańcz. Tutaj chmurki jeszcze nie były tak oświetlone jak przy tamtym zdjęciu. To teraz tak, gdzie tu jest podgląd maski? Dobra, będę to robił ręcznie, tutaj klikając. Opcje maski. No ale powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie tutaj to podseparowało. Troszeczkę tylko tutaj ściągnę. Jest. Całkiem przyjemnie. Dobrze, wyłączymy teraz opcję maski i ściągam temperatury. Oj, ja nie lubię, jak jest tak pomarańczowo. Ja mam alergię, kurde, na te wszystkie. Troszeczkę ściągnę jeszcze na te wszystkie lampy sodowe. O, niech sobie będzie tak. Troszeczkę to możemy rozjaśnić, natomiast dajmy światełek, żeby tak tutaj więcej było światło cienia się. Bieli, żeby więcej światło cienia się tworzyło. No, jest całkiem spoko. Możemy tutaj delikatnie jeszcze zmienić odcień. O, niech będzie tak. Całkiem spoko. Nakładam jeszcze jedną taką maseczkę. Chcę wyseparować po prostu więcej świateł. No to tak jak, podobnie jak tam robiłem, nie? Tylko że muszę teraz tu zesetować. To jest zesetuj lokalne kolejne korekty. Dobrze. Teraz same światełka tylko. Biorę maskę zakresu, tym razem luminacja. Zaznaczam tutaj podgląd luminacji. Wycinam cienie do jaśniejszych świateł. Tutaj ostrzej niech będzie. Przenikanie. Oczywiście nie chcę kościoła, nie chcę tu na górze. Nie chcę tutaj, żeby to łapało. Tylko tak mniej więcej tu niech będzie. Chcemy zrobić tak po skosie. O. Niech to będzie tak. Wyłączymy sobie podgląd maski. Tu też troszeczkę rozjaśnię. Też dorzucę, może z cienia wyciągnę i troszkę bieli. Dorzucę przejrzystości, czyli naszej clarity. Może tutaj ciut temperaturki, ciut tinty, ale to tak. Tak subtelnie. Okej. Okay. Teraz zadziałalibyśmy na górze. Na naszym niebku. Więc Derek. Tak. Oczywiście zresetuję go, bo mi kopiłem ostatnie ustawienia filtra. Też wezmę luminację. I wycinam więcej. Tutaj chcę tylko jasne partie. Niech będzie tak. No, niestety kościół też mi zaznaczyło, więc muszę to zrobić w ten sposób. Tu zaznaczę ten podgląd maski, włączę ten podgląd i będzie dokładniejszy dla mnie do działania. I chciałem sobie usunąć pędzlem.
Usuń zaznaczenie korekty. Tak. Na automasce. Troszeczkę mniejszy ten pędzelek zrobię. Ja go się zmienię. Tutaj ustawię ten rozmiar na 3 piksele. Nie. O, i sobie odmaluję tego kościoła. To jest w ogóle bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Mateusza. A nie mam śluby w tym kościele. Jest bardzo, bardzo ładny. Polecam. Ktoś był w Mielcu odwiedzić. Fajny proboszcz. Dobra. Wracam sobie tu. Literka. Wyłączę sobie teraz opcję maski. I tak. I tutaj chcę troszeczkę światełka dorzucić, więcej ciepełka. Tak delikatnie na same te tła tutaj. Dorzucimy też kontrastu. Lekko dehaze'a. Więcej clarity. I więcej tekstury. No tak, żeby... O, zobaczcie ile... Jak ładniej wyświeciły nam się obłoczki srebrzyste, które tutaj są. Jeszcze może bieli dorzucę. O, dużo ładniej się prezentują. Dobra. To teraz chmurwy byśmy zrobili. A już biorę pędzelek. Znaczy nie pędzelek. No, tego dzioda. Biorę... filtr gradacyjny. Resetuję. 12, usunąłem wszystkie filtry. To był ten. O. Co mu się dzieje? Dobra. Zróbmy to inaczej. Teraz. Tak. Okej. Też weźmiemy luminację. To, że chcę chmurwy. Same chmurwy. Oczywiście. Ten pędzel, ten. Oczywiście wezmę, włączę i odmaluję tym razem drzewa. Tutaj usunę drzew, bo nie chcę, że na drzewach działać. Nie wiem. Cały dół zresztą. Robię to na zaznaczonej automasce. O. Mysiaczku, ty idziesz się ze mną gdzieś przejechać, czy się kładziesz spać dzisiaj wcześniej? A kładziesz się teraz, dobrze. No bo ja bym się jeszcze gdzieś dzisiaj, wiesz, przejechał. Jakiś artefakt. Dobra, jest zaznaczone. Chmurwy chcę troszeczkę cieplejsze. Większą ilością tinty. I też na nich zwiększę kontrast, żeby takie bardziej dramatyczne. O. O, pokaż. Paula przyniosła zeszycik, bo sobie kupiła i mówi obłoki srebrzyste. Tylko dla mnie to są obłoki LGBT. Happy Clouds. No już wracamy, kochani. Powitać. Co ja tu robiłem? Dobra. Dobra, cyk. Jedno troszeczkę za mocno. Ogólnie kamera RAW działa dużo szybciej jak Lightroom, także jak ktoś ma problemy z Lightroomem, to polecam używania kamera RAW. Dobra, będzie całkiem spoko. Ale jeszcze jeden filterek nałożymy. Jeszcze jeden.
O taki. Tutaj z większym przenikaniem. To jest przenikanie nasze. To im dalej wyciągniemy, tym jest większe przenikanie. Jeszcze jeden na tym filterku. Tutaj zmniejszę temperaturę. O. Dlatego podniosłem na chmurę, gdyż chcę zmniejszyć na całości. Znaczy na całości, no, na tym filtrze tutaj. Większe kontrastu, tutaj przejrzystości, tak więcej tekstury też. No i dehaze'a można dorzucić. Dobra, jest spoko. Wyłączamy filtry. Przechodzę do ustawień zdjęcia. I teraz tak, widzę, że jeszcze muszę tutaj światełek zmniejszyć. Bieli troszeczkę ściągnąć, bo to bardzo ten kościół przypala. Wyciągniemy więcej z cienia. Nawet tak na full z cienia, co ja rzadko robię, ale no w tym wypadku trzeba. Mniej dehaze'a na całości. Ok, jest w miarę przyjemnie. Kolor selektywny. No to tak jak tam wtedy robiłem. Troszeczkę czerwieni w kierunku bordo. Pomarańczy w kierunku zielonego delikatnie. Żółci w kierunku pomarańczu. Zielony, no to w kierunku seledynu niech pójdzie. Aqua w kierunku zieleni. Niebieski w kierunku seledynów, nie za dużo. Fiolety w kierunku czerwieni. O, magenta również. To samo, czerwienie zwiększam nasycenia. Fioletów, karmazynów. Magenta to są karmazyny. Zwiększa też aquę, zwiększę zieleni. Zmniejszę nieznacznie pomarańczu, dorzucę żółci. Opsa. Jeszcze tak myślę, co by tu można było zrobić. Zieleni więcej. Nie? No i teraz luminacja poszczególnych barw. O, tu mi popierdzieliło. Popierdzielił. Zieleń się tu pojawia. Więc aquę muszę troszeczkę ściągnąć i zieleni jednak na cienia delikatnie zmniejszyć. I to samo barwy, odcienia barwy. O, i teraz jest spoko. Ale rozjaśnimy delikatnie zieleń. Żółty troszeczkę rozjaśnimy. Przyciemniłbym nieznacznie niebieski. Nie, nawet niebieski w tym wypadku rozjaśnię. I też mu dodam troszeczkę więcej barwy. Opsa, rozjaśnię też aquę. Dobra. Podział odcieni. No to tak jak przy tamtym zdjęciu. 45, 11, a tu 235, 11. Z przesunięciem bardziej w kierunku świateł. Tak jest. Spoko. Optyki tu nie będę ruszał. Jedynie co to włączę. Usuwanie aberracji chromatycznej. Zobaczmy jeszcze teraz, czy pojawiają się aberracje przy tym zdjęciu, które trzeba ręcznie. Czekajmy, niech sobie przemieli. Trzymaj się fotoaktyw, narka. Ostrunia? Chyba nie byłem na Ostruni. Pani, spójrzcie, tu jest inny obiektyw, tu już aberracje tak nie występują. Przy 50 już dużo aberracje, nie trzeba tu nic dodatkowo ręcznie usuwać. No, cacy. Geometrii nie ruszam, teraz kalibrację troszeczkę ruszymy. Troszkę tinty na cienie. Tutaj delikatny minusik, tutaj... Czekajcie, bo... Delikatny plusik i tutaj delikatny minusik. Wszystko troszeczkę dodam... nasycenia. I teraz na sam koniec idę sobie tutaj, wracam do szczegółu, czyli wyostrzanie plus. Wyostrzanie plus odszumianie.
Przybliżymy sobie obraz na 100%. Damy gdzieś tutaj. Ja widzimy zdjęcie z ostra, więc wyostrzania dużo nie trzeba. Nie trzeba tutaj jakoś dużo pracować przy tym. A dziękuję, Dewik. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo się cieszę. I nie pana. My tu sobie jesteśmy po imieniu normalnie, po ludzku, także. Nie panujemy sobie. Tu panów nie ma. Więc dam tylko tak 35 wyostrzenie. Może więcej, 45, bo delikatnie rozmydlę jeszcze maskowanie. Promień na jedynkę niech zostanie. Szczegóły dam 35, nie, jednak jest za ostre. Zdjęcia nie można przeostrzyć. To dajmy 35 i poczekajmy, bo widzę, że jest przylagowany. Może być. Odszumianie 25, nie więcej. Tu było 400 ISO, więc nie ma co cudować. Z mega lag, poczekajmy chwilę. Kochanie, masz pozdrowienia. Dziękuję wam, kochani. Dziękuję, Morzenko, trzymaj się. Dobranoc, kochana. Dobranoc, no dobranoc, kochanie. O, teraz dopiero odszumił. I teraz zróbmy jeszcze maskowanie gdzieś na 15. Lag masakryczny. I od razu ustawię usuwanie szumu kolorowego na 20. Więcej nie trzeba. Poczekamy, niech sobie to tu przemuli. Tak się na chwilę przełączę. Ale was dzisiaj mało na tym live'ie. No. Pierwa niedobrze. No, trzymaj się, Mareczku. Dobranoc. Ja też tutaj zaraz kończę, już. O. Zrobiło. Więc jedziemy. Opsa, biorę teraz otwórz i otworzy mi to teraz Photoshopce. Lightrooma w ogóle teraz zamknę, on nie będzie teraz potrzebny. Gorąco. A będzie długo otwierać. I co kochani ciekawego powiecie? Może zobaczmy, czy coś się na radarkach dzieje, czy coś obłokowego się pojawia. O, lewa ręka mi sobie na pieniądze. No coś tam, no to było za dnia. Ale coś tam się dzieje, także jest szansa na obłocze. Bo to czasami one tak z opóźnieniem jeszcze są widoczne dosyć mocno. Na Marsji. No napierdziela. Sygnał nawet przyjemny. Właśnie tak pomiędzy 80 a 90 km, czyli wysokość dla obłoków idealna. Najlepiej jak są takie, im wyżej, tym lepiej, ale nie zawsze może być pięknie, nie? Patrzmy jeszcze w Dubaju, ale to jest za jasno. O, nad morzem mają chmury. Nawet nie będę palał, trzeba zamulać. O, dobra, jest zdjęcie.
No troszkę teraz widzę, że ono jest takie... Ctrl J. Że ono jest... zażółtawe. Więc zrobimy mu... Tutaj na nowej warstwie zrobimy dopasowania, wezmę balans kolorów. I po prostu... Na półcieniach troszkę zmniejszę żółci, dodając, przechodząc bardziej w kierunku niebieskiego i troszeczkę też karmazynów zmniejszę, przechodząc w kierunku zielonego. O, jest już o wiele przyjemniej. Na światłach natomiast troszeczkę tej żółci można delikatnie dodać, a w cieniach troszeczkę karmazynów, nieznacznie. Opsa, jeszcze te półcienie poprawię troszkę. Opsa. No, jest lepiej. Dobra. Jeszcze co bym chciał zrobić przed winietami. Albo nie. Zrobimy teraz winietki. Nie. Jeszcze nie jedna, przepraszam. Zrobię nową warstwę. Zrobimy sobie tutaj, wzmocnimy troszeczkę chmury filtrem górnoprzepustowym. O, tutaj więcej muszę. Dać. Laguje. Ja przesuwam, on mi wraca suwakiem. No, myślę, że będzie. Światło liniowe. Trochę mocne, no ale to nic. Maskę zrobimy, odwrócimy maskę. Pędzelek. Odmakujemy. Gdzie chcemy wzmocnić te nasze murwy. O, gdzie nie idzie za bardzo, wjechałem w strukturę tutaj drzew i tego typu, więc odwracam pędzelek i teraz na czarno. To stosujemy, kochani, bardzo subtelnie, bardzo delikatnie ten filtr górnoprzepustowy, bo nie można czegoś takiego zrobić. Ja znam takich, co tak robią, ale to jest, no to jest tragedia. Bardzo delikatnie tylko dajemy, tak o, ciup. W tym wypadku około 20 dam. Nawet za dużo. 15 niech będzie. No. Złączę sobie. Robię dwie puste. Teraz nałożymy gradienty. Opsa. Góra i tu będzie nasz dół. Tak. I tak. Światło łagodne w tym wypadku. I też na wypełnianiu. Tak troszeczkę tylko na górę. Troszeczkę na dół. Włączymy to sobie. Ctrl E. I teraz na koniec jeszcze poziomki zrobimy, czyli poziomy, Ctrl L, troszkę tutaj do pędzelek, troszeczkę na półcieniach i troszeczkę czerni do... Będzie taki ładnie kontrastowsze, bardziej kontrastowe. Niech będzie. Tam mi program pokazywał, że mam przepalenie tego kościoła, ale ja tam dobrze wiedziałem, że to jest po prostu przepalenie, czasami na temperaturach pokazuje. Zobaczcie, że tu... O, tu jednak troszeczkę aberracji wysadziło. Jest tutaj szczegół widoczny. No, w każdym razie, no tu jest przepalony, no ale to tego nie unikniemy. Ja te aberracje sobie usunę, to bez problemu później jeszcze do Lightrooma wrzucę, tylko same aberracje usunę. Bo jednak je dodało.
szczegół jest widoczny. Gzymsy, tego typu rzeczy, więc jak dla mnie jak najbardziej jest to może tak pozostać. Dobra, kochani, to zdjęcie mamy zrobione. Opsa, opsa, opsa. Zobaczymy. Zapisz mi PSD. I oprócz PSD, a nie, już jako JPG zapisz. Bardzo dobrze. Zamykamy. I to by było na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o obróbkę. Ja jeszcze tu odpalę Discorda i przejrzymy wasze zdjęcia maków, ale ja mówię, że ja jeszcze czekam. Gdzie jest mój Discord? Halo, Discord mi zniknął. Kocham cię, komputerku. Kocham cię, naprawdę. To mnie nerwów kosztuje. Ty jesteś jak żona na tydzień przed okresem. Ach. Ej, żyjmy tu. No macie na Discordzie, było powiadomienie o dziś. Dajmy. O, jednak dodajecie. Fajnie. Dodajecie zdjęcia tutaj maków. Bardzo ładne niektóre z tych. Ja na razie nie będę się wypowiadał na temat żadnych zdjęć. Zapodam je potem na... Pobiorę wszystkie, zapodam je na fanpage'a i tam przeprowadzimy głosowanie. No, ja to mam fajnie, bo mogę sobie otworzyć oryginał. Ten oryginał nie jest zepsuty jakąś kompresją czy czymś, więc dlatego wolę, żebyście mi dawali na Discordzie, bo ładniejsze są. Po prostu. Także zapraszam serdecznie do Discorda. Link jest w opisie filmu, kochani. Link jest w opisie filmu. Zapraszam na Discorda. Dobra, co? I możemy sobie coś pogadać, kochani, co tam byście chcieli. Nie ma problemu. W międzyczasie to ogarnę jedną rzecz. Sobie tu odpaliłem duży czat. O, żeby teraz fajnie widzieć. Łącz się z prądem live'a. Chyba wszyscy polują na sreberkę. Zobaczmy nawet, jaka tutaj pogoda się nam dzisiaj układa w kraju. No powiem wam, że no... Chmurwy. Dużo chmurwów. Wróćmy tu na SD jeszcze na podczerwień. No u mnie tutaj chmurwy są. Nawet wygląda, aby jakaś taka rozwalona komórka burzowa przechodziła. A, co jeszcze wczoraj, kochani, zrobiłem? No coś idzie tutaj. Co jeszcze wczoraj, kochani, zrobiłem? Jeszcze wczoraj robaczki wziąłem i... Dobry wieczór, Bogusz, dobry wieczór. To jest Wolisz Alfa, ta duża. To jeszcze wczoraj zrobiłem burzę nad Końskim, upolowałem. Nad Końskim czy nad... Jedna była dochodząca do Warszawy. Nad ranem właśnie robiąc zdjęcia. Tutaj mamy Mielec. W tym miejscu jest. Mielec. No to taka odległość do Końskich gdzieś tutaj. Ta burza szła. Pod Radomiem chyba. Czekaj, zobaczmy. Nawet musi tu, kurde, lagować. W każdym razie gdzieś pomiędzy Kielcami a tu jest Końskie. No, dobrze pamiętam. Między Kielcami a Radomiem. No, w tym miejscu była. Dochodziła do Końskiego burza, także no, tak, z takiej sporej odległości ją zaobserwowałem i zrobiłem zdjęcia. O, pyk, pyk. Ja nawet odpalę sobie teraz VueNXi. I popatrzymy, pokażę wam. No to tylko tak samą kopułkę tej burzy było widać, ale zawsze coś. Już wam pokazuję, kochani.
Jeszcze był przecudowny brzask nad ranem. To tak, tak, stanąłem autem po prostu na środku drogi, kurczę, zrobić zdjęcia. No, chmury dzisiaj były przecudowne. Widzicie to? Widzicie, dobrze. Nie wiedziałem, czy OBS-a przełączyłem. Przecudowne były chmury. Także ja sobie też to wezmę i robię. I tutaj tą burzę wam pokażę. O! Widzicie? Tylko samą końcówkę, samą tą, znaczy końcówkę, sam szczyt Kolumnimbusa ostro dawała, upolowaliśmy tutaj właśnie z Pawełkiem, bo z Pawłem byłem na zdjęciach, to jest burza nad Końskimi, właśnie tam pomiędzy Radomiem a Kielcami. No, kawałek drogi, powiem wam. Tam tutaj, to... Kawałek drogi i tak byłem zły, że kurde, że nie było ciemniej i że też sam miałem tutaj takie te chmury, bo była szansa, żeby tu polować jakieś te jak sprajty. O, nawet widzę tutaj delikatnie, spójrzcie, bardzo subtelnie obłoczki srebrzyste widać. Nawet nie wiedziałem, że aż tutaj tak świeciły. Teraz dopiero zauważyłem. Próbowałem się strzelić pomiędzy te błyski. Także no taką burzałkę żeśmy tu jeszcze upolowali wczoraj. Tu jeszcze z propos obłoczków. Tak robiłem w górę, bo mi się jeszcze pięknie te chmury podobały. Robiłem w górę zdjęcia szukając obłoków. O, tu jeszcze mam taki kadr z obłokami. Do obróbki, tutaj obłoczki pięknie świecą, jakie one mają piękną tą strukturę. To cudowna jest, no ja kocham obłoki srebrzyste. Troszeczkę na takim troszeczkę szerszym kącie, a co jeszcze wam pokażę, jeszcze przy okazji, to na którym to zdjęciu? Tutaj? Nie. O, tutaj są też obłoczki. Tutaj fajnie wyświecają, tu. Zdjęcie tak do góry dałem, bo nie chciałem mieć drzew i tak widzę, ten kawałeczek jednego złapałem. Tu to takie krzywizny są. A nie, tu chyba tylko światło mierzyłem. Tak. Szukam jednego zdjęcia, bo jeszcze tutaj mam. Tylko, że no, nie mam. Chcę zakupić jakiś lepszy teleobiektyw. To na pewno nie kupię 150, 500 czy 600 mm, bo mnie na niego nie stać. Ale poluję na coś jasnego, jakieś 200 mm ze światłem 2.8, żeby było. No właśnie do jakichś nocnych zdjęć i do robienia zdjęć głębokiego nieba, czyli mgławic, galaktyk, tego typu rzeczy na prowadzeniu. Bo tym, co posiadam, nie da rady. Kurde, no gdzie ja mam te zdjęcia? Chciałem wam pokazać jeszcze, bo jeszcze piękny był wschód Wenus. Tylko, że to na 85 to tam wiele nie zrobiłem. Tu chyba. Nie. Tu jakieś zdjęcie zrobiłem, bo chyba chciałem zobaczyć, czy są obłoki. Tak, czasami po prostu robię zdjęcia gdzieś... w różne miejsca, takie byle jakie, że tylko po to, żeby sprawdzić, czy są obłoki srebrzyste. Tu jest Pawełek. Robi zdjęcia. O, tu jest Wenus. Tu jest wschód Wenus, naszej siostrzanej planety. Całkowicie wyjałowionej. No i tutaj jeszcze te obłoki na górze. Gdzieś mam więcej tych zdjęć zrobionych, no ale ja to spokojnie sobie poszukam. Ale tego vloga muszę zrobić. Jutro spróbuję posiedzieć. Nie obiecuję, że na weekend dam radę, bo kurczę, jeżeli jutro pojadę w plener w góry, to może być... No u mnie grzebolok też lało cały dzień. Masakra dzisiaj była. Rano jak wróciłem, po piątej jeszcze był przepiękny ten brzask, co wam pokazywałem, te chmury tak na czerwono oświetlone, no coś pięknego. I kierwa rypało się wszystko, później godzina nie minęła, jak lunęło deszczem, kurczę, tak padało. Od praktycznie 5:30 rano, gdzieś do około 11:00.
Aha, bo ja miałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić pogodowo. Lepszą satelitę zachmurzenia. Tylko gdzie ja mam ten Eumetsat. Zawsze, nie wiem czemu zawsze mówię Eumetsat, kiedy to jest Eumetsat. Tylko tak, ja chcę masy powietrza. Nie no, u mnie nie ma sensu nawet na jakiekolwiek obłoki wychodzić. Jest jedna wielka chmurwa masakryczna. No. Konwekcja, no, masakryczna. Wysokie chmury, nie ma sensu nawet myśleć o obłokach. Jeszcze bym chciał zobaczyć sobie jejku, czy o tu są. Na podczerwieni. No, nie ma. Pawełku, ale słuchaj, jest takie tyle chmurwów, że nie ma sensu nawet chyba wychodzić. Jak tam radar? Jak coś, to zapraszam bardzo serdecznie. Możemy pojechać jakiś plenerek, nie mam z tym problemów. Jak tam radar? Już patrzę. Coś się działo, bo przed chwileczką żeśmy patrzyli, coś tam się dzieje. A dziękuję, Piotruś, bardzo się cieszę, że się podoba. Coś tam się dzieje na radarze, więc jakieś szanse są. Tylko że chmurwów pełno. Ja sobie zobaczę jeszcze meteogramy, bo ja jutro chciałbym jechać w góry, kurczę, a jak będzie lipa, to... Nie no, nie będzie jakiegoś zachmurzenia masakrycznego. Znaczy, zachmurzenie będzie, ale... To jest na Mielec. Zachmurzenie będzie, ale mnie interesuje tutaj ten przedział. O, od zachodu do wschodu. Wschód może być ładny, tylko tak, chciałbym zobaczyć sobie jeszcze... No co drukuj? Nie chcę tego drukować. Chciałbym zobaczyć sobie jeszcze ten. Zobaczmy sobie. Góry. Powiedzmy dla Szczawnicy. Nie wiem jeszcze gdzie pojadę, ale dobra, to weźmiemy tutaj jakiś meteogram po prostu. Mapki. Weźmiemy na mapkę i powiedzmy, że albo na Magurę byśmy. No to weźmy Magurę. Piątek, burze. No kurde, lepiej byłoby, widzę, jechać z soboty na niedzielę. Muszę pogadać z chłopakami. Bo byłoby dużo lepiej. Chociaż pieniny burzowo widzę wszędzie. A roztocze. Ja bym tam na Roztoczu uderzył, na Roztoczu lepiej. Będę jutro gadał z chłopakami. Bo to takie chmury albo mogą, tak jak dzisiaj, przez cudowne... Cześć Boguś, witaj! Przecudowne... mogą przecudownie te chmury wyświecić, tak jak dzisiaj wyświeciły, co wam pokazywałem nad ranem, a mogą też całkowicie zasłonić wschód słońca i narobić po prostu tak, że będzie paskudnie i nie będzie sensu nawet aparatu wyciągnąć. Jak mam jechać gdzieś z 200 km, to w jedną stronę to wolę być pewny pogody. Czy pewny, pewniejszy. Dlatego no jutro trzeba będzie pogadać z chłopakami, bo widzę, że z soboty na niedzielę będzie lepiej wyruszyć. Może być problem. Może być pięknie, a może być do dupy. No jest, będziemy widzieć. Kuboś, ja Nikonów, znaczy Nikonów, matko, Canonów za bardzo nie znam. Ja na Canonach tak się nie interesuję, ale... mam, znaczy na pewno są osoby tutaj na czacie, które robią Canonami, więc myślę, że ktoś ci coś tutaj doradzi. A jak nie, to zapraszam na Discorda i tam... Śmiało na Discordzie pytaj i pisz, są Boguś Duszak, nie Duszak, Tompol na przykład, dużo jest fotografem, który na Canonie pracuje i on dużo pomaga w tej
tej rzeczy. Co do Nikona Z, bardzo fajna seria aparatów bezlusterkowych. Bardzo dobre aparaciki. Tyle jestem w stanie powiedzieć. No, dla mnie to jest bez różnicy, czy bez lustro, czy lustrzanka. Osobiście wolę lustrzanki ze względu na pracę na baterii. Bo na przykład dwa plenery z rzędu obskoczyłem na jednej kresce baterii w tej chwili. Na Nikonie. Wczoraj mi się z Pawłem śmiali. Mówię, Paweł, wiesz co? Na czerwono ta bateria zaczęła mi migać już we wtorek. Na czerwono zaczęła migać. Mówię, i jeszcze wczoraj dokończyłem, cały plener zrobiłem. Dosłownie na trzy ostatnie zdjęcia musiałem baterię tylko wymienić, bo... A i robiłem i timelapsa na tym. I to i to. Dlatego mówię, no ja wolę lustrzanki, bo dużo mniej baterii zżerają. Ile tam was jest na tym czacie? O, już 2 godziny. 66 osób. Nawet. Tam kto jest na nowo, to tam łapkę proszę. Bo nawet durny YouTube powiadomień wam nie powysyłał, że live'a dzisiaj robię i że w ogóle zacząłem live'a. Kurde, to jest już... Z tym YouTube'em to jest karanie boskie. I znając życie, na pewno mi już reklamy wywalił. Nawet zobaczymy. O, parę subskrypcji dzisiaj nowych. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie witam. Z 20 subskrypcji na plus. To bardzo dużo jest. To jest bardzo dużo. Nie, nawet nie wywalił mi jeszcze reklam. Ale zniknęła łapka w dół, co była. Były chyba już ze dwie. Kurde, to czasami jest tak, że wezmę nawet... Już wiele razy wiem, mówiłem, powtarzam się, ale... Jeszcze live'a nie zacznę, dopiero ustawiony, już to łapki w dół są. No i bardzo dobrze, no bardzo dobrze, Mareczku. Ale kurde, dzisiaj jestem zlagowany, niewyspany. O, ale zrobiłem sobie dżemkę po południu, także chociaż tyle. Bo bez tej dżemki to bym chyba nie dał rady. Wróciłem, mówię... O 5, to zanim zasnąłem, no zasnąłem o 6, Pauli budzik dzwonił, to ja już tak mi się zaczęło drzymać, już i Pauli budzik do pracy. Myślę, ja pierdzielę, pranie na balkonie, mówię, Paula, chociaż ściągnij to pranie, bo leje. A po co będę ściągać, jak leje? No, no dobra, no i kurde. Wyprawiłem praktycznie Paulę do pracy, zasnąłem gdzieś po 6. No i przed 10 wstałem. Wiele się nie wyspałem. Potem jeszcze z mamą byłem u lekarza. Porobiłem trochę rzeczy, poustawiłem nowe fotobrazy do sklepu. Porobiłem... byłem jeszcze wysłać paczki. No, oczywiście tam przy ślubie trochę porobiłem już na bieżąco. I takie różne rzeczy. No i stwierdziłem, że nie, kurde, muszę się zdrzemnąć. Zdrzemnąłem się z godzinkę i zaczęliśmy live'a. I taki mimo wszystko jestem troszkę zlagowany. Jeszcze łeb mnie boli. Kurde, zgłupiałem. Zielono mam na czacie. Tak wam macie podobne te... Muszę nie tak przeglądać, kto co pisze, bo... Jestem w pewnej odległości od monitorów, kurde, i nie widzę. Zachmurzone. No, na pewno do nas nie przejdą, Pawełku, nad rano. Na poranek. Na nocne... Boguś, bo było więcej osób wcześniej. Ten czas przechodzą nowi. Grzesiek, obiektyw do produktowej, no... Wszystko zależy od tego, jak te produkty będziesz robił. No wiadomo, nie możesz robić tego na szerokim kącie, bo będą masakryczne dystorsje. Do produktowej to tak najlepiej od 100 mm w górę, no ale śmiało można jeszcze na 50 robić, czy na 85 mm. I to, że wiadomo, jeżeli masz duże przedmioty, no to musisz odejść kawałek od nich, by się zmieściły w kadrze.
twoja była Boguś, tak? A ty dziadzie tu, a ty dziadzie. Ty kurde, ty franco, ty. Ja ci to dam, ty kurwa. Ty już do Wrocławia nie masz wstępu, to jeszcze tu na Podkarpacie nie będziesz miał wstępu, tak? Ty franco pierońska, ty Szwabie, ty... Ach, nie będę gadał, bo mnie YouTube filmy zablokuje, a teraz kurwa. Nawet akcja była, słuchajcie... No to już jest paranoja, to co się dzieje. Ja staram się w politykę nie wchodzić. No i teraz w ogóle nie wchodzę w politykę, jeżeli chodzi o tam swoje opinie czasami na Facebooku wyrażam, na swoim prywatnym profilu, ale nie wchodzę tutaj na YouTubach. Chociaż szlak mnie trafia z tym, co się dzieje, no ale nieważne. To mnie zna to wie, jakie mam poglądy polityczne. YouTube odnośnie, bo jest jakiś pierdolec na punkcie tej poprawności politycznej, nie? Ja jestem mega tolerancyjnym człowiekiem. I mi gejem, czarni, islamiści i inni wszystko inne mi nie przeszkadzają, dopóki mi się kurde do mojego łóżka nie pchają, nie? Spoko, nie mam z tym żadnych problemów. Dla mnie wolność, prawa człowieka i wolność człowieka nie są ideologią. Po pierwsze. Ale to jest moje zdanie, nie? Szanuję to zdanie innych, ale to zależy jak to wyraża. Ale YouTube'owi coś już chyba odwaliło totalnie. Dzisiaj nawet czytałem... Czekajcie, ja wam przeczytam, bo nawet sobie screena zrobiłem. Przeczytam wam, tylko screena mam na telefonie, więc go wam nie pokażę. Zrobiłem sobie screena i już wam przeczytam, o co chodzi. Ja to mam na tym telefonie. Napisał Jarosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego. Szok. YouTube skasowało filmy o szachach Chorwata Antonio Radicicia, najpopularniejszego szachowego YouTubera świata, za używanie zwrotów biały kontra czarny. I odwrotnie. Odwołanie zostało odrzucone. Ponoć już to poprawili, ale gościu musiał się nieźle natrudzić, żeby mu te filmy przywróciło. Niestety społeczeństwa zachodnie zwariowały wiele lat temu i nie zamierzają się opamiętać. Antonio Radic, występujący pod nickiem Agadmator, posiada około 700 tysięcy subskrypcji. Najpopularniejszy polski youtuber, oczywiście youtuber szachowy, Marian Cello Club, posiada ich 66 700. No, wyjaśnienie autora w komentarzach. No. Także no wiecie, no to jest jakaś paranoja, no. To jest paranoja. Tak, Kubuś, pamiętaj, że 70% zdjęcia stoi 30 cm za aparatem. Nie, Mariusz, ja już powoli ze ślubu poschodziłem, bo już pierdolca dostaję ze ślubami. Już robię tylko takie, co mi się chce zrobić, o. No, dzisiaj były piękne obłoki srebrzyste. No 50 mm na kropie to będzie 75. Znaczy, no nie do końca, bo to dalej będą walory optyczne obiektywu 50 mm. Dalej perspektywa, wszelaka zachowanie optyki, pokechy i tego typu rzeczy będą takie jak w 50. Tym, że jako, że jest to krop, to tylko część rzucanego obrazu, matryca, bo jest mniejsza, będzie wyłapywać z takiego obiektywu. Więc się mówi, że jest to ekwiwalent 75 mm dla kropa. No to jest jakiś dramat, słuchajcie, no bo to jest, no... To mi też wywali, no bo co, ja powiem. Usuniemy teraz czarne i dodamy białe.
no w Lightroomie, nie? No biele i czernie. No to też mi zaraz filmy wywalą, bo kurde, Lightroom i Photoshop są rasistowskie, nie? No kurde, no naprawdę, no to już jest masakra jakaś. Bo tak boty działają, wyłapują poszczególne słowa i... Wiecie, tu chodzi o to, że boty, nie? Boty to są programy, które wyłapują, no w tym przypadku wyłapują poszczególne słowa i mają blokować filmy, ale no już bez przesady. Bo na przykład tak jak u nas właśnie odnośnie, tak tutaj Krystian napisał słowa odnośnie podtrzymywadła stopy od korby rowerowej połączonej pomiędzy sobą suportem. Się nazywa tak samo jak orientacja seksualna u facetów, no to kuźwa, no to jest chore. No właśnie, czy tak jak szachy, nie? Czy no to a my tutaj robimy na zdjęcia czarno-białe. No kurczę, no przecież no. No ja zaraz pewnie będę pod krono. Bo będę tamtędy gdzieś przejeżdżał. No trzymaj się, Mareczku, dobranoc, pozdrów kobitki. Dla mnie to powinno iść do jakiejś moderacji. No dobra, wyłapują słowa i zamiast od razu blokować, to powinna to jakaś osoba, która, nie wiem, coś przepatrzyć, co się dzieje i dopiero wziąć. No bo przewracało się ludziom w głowach, przewracało. No u nas tutaj jest mega tolerancja na kanale. Wszystko jest cacy. Powiem wam, na przykład ja mam sam paru kumpli gejów, kurczę, zajebiści ludzie. No, czarnoskórych nie znam, ale... Przepraszam, Afroamerykanów. Nie wiem, Afroafrykanów. Nie znam. Ale... Znaczy, no, nie znam. Miałem do czynienia z paroma osobami. Zajebiści ludzie. Nawet miałem niedawno na ślubie kilku ciemnoskórych Polaków. Tacy. Ja nie dzielę ludzi na żadne, na, nie wiem, na orientacje, na poglądy polityczne, na ten, na wygląd, na kolor skóry tego typu, tylko na to, co ma we łbie, no. Matko kochana. A ile ja, kurczę, znam cudownych, polskich, wspaniałych, białych, czysto rasowych, słowiańskich patriotów, którzy mają tak nasrane we łbach, że to jest, kurde, powiem wam... prać młotkiem i patrzeć, czy równo puchnie, no. To jest... No. Przy pełnej klatce, to zależy gdzie i u kogo. Ja chyba płaciłem 150 zł za czyszczenie, a dawno nie czyściłem. Było parę lat temu. Ale Bogusz, ja jak obrabiam zdjęcia, to najpierw zwiększam białe, a potem zmniejszam czarne. Znaczy biele, a potem czernie, więc to może być problem. A to cieszę się, Kubuś, cieszę się, że mi łatwo. No u nas jest tak wyborowo. No, bardzo, bardzo rodzinnie, bardzo przyjacielsko, bez żadnej spiny, bez żadnego kołka w dupie, bo my tutaj kołka w dupie nie lubimy. Bardzo dobrze mi się sprawuje do 800, jestem bardzo zadowolony. Pielonkowaty zafar na tylnym ekranie, to sobie w tinty dorzuć. Majacku. Mam tu gdzieś aparat, to jest jakiś. D600 jest. Ale to będzie to samo. Patrzaj pan. Tylko zróbmy to tak.
Pik. Bawię jeszcze na kamerce automatyczną ostrość. Czekajcie. Pik. Tak. Coś mi to przeszkadza. Weźmy sobie menu. Raczej paniąc. Jeżeli ma zafar na tylnym ekranie, to czekaj. Ja tu patrzę w monitor, jak przeciskam tutaj tym, więc. Balans bieli. I powiedzmy, jak robisz sobie na Kelvinach, nie? Ustawisz sobie Kelviny. To jeszcze raz tutaj w prawo i jeszcze raz tutaj powiedzmy w prawo. No i masz. Ty ustawiasz w kierunku żółci, w kierunku zieleni, w kierunku błękitu, w kierunku magenty, w kierunku purpury. No to żaden problem. Paniąc. Drony mają to do siebie, że mają bardzo dobre wyświetlacze z tyłu pod względem. Może jakoś rozdzielczością nie grzeszą, ale są to wyświetlacze IPS i właśnie bardzo dobrze odzorowują kolory zdjęcia, jakie robimy. Już Bogusiu, patrzę. No wiem, Boguś, czasami tak jest. Pogadamy po live, popiszemy. No to jest, czasami tak jest, no kurczę, to jest, wiesz. To jest YouTube, tu jest wszystko na odwrót. Mnie najbardziej, wiecie, w YouTubie wkurza to i też mogę za to bana dostać, ale mam to w dupie za przeproszeniem. Na przykład, ja już to wiele razy pokazałem. Powiedzmy, wezmę. Main niestandardowy OPS i niech to będzie na przykład grudzień. Słuchajcie, jak to ustawić, bo to pozmieniali, widzę. O, tutaj. Jec, kwiecień. Weźmy na przykład grudzień. Od 1 grudnia do. Pierwszego stycznia zastosuj. Miesiąc. I teraz tak, zobaczcie. Przez miesiąc miałem, powiedzmy, 23 tysiące, no prawie 24 tysiące wyświetleń. Czas oglądania w godzinach ponad 4,5 tysiąca godzin. No 4600 godzin tyle spędziliście przy moich materiałach. Plus 40, 148 subskrypcji i zarobiłem 187 zł na reklamach. Natomiast wezmę na przykład czerwiec, który się już skończył. Wyświetlenia. 24 tysiące wyświetleń. 4400 godzin oglądania. 139 subskrypcji na plus. Zarobek 59 zł. No, to jest mega, mega wkurzające, że zarobki poszły o 70% w dół na YouTubie. Ta sama ilość wyświetleń, taka sama ilość czasu spędzona przy filmach, taka sama ilość reakcji tego typu. Nawet tutaj wzrasta, bo na przykład tylko, że w czerwcu mi się u mnie mało działo na kanale, ale ogólnie wzrasta. W maju to samo, 26 tysięcy wyświetleń, 5 tysięcy godzin przy filmach, 152 subskrypcje, 57 zł zarobku. A w grudniu czy w listopadzie przy takich samych statystykach miałem 180 do 200 zł na miesiąc z reklam.
To są małe pieniądze, no nie oszukujmy się, to jest gówniane pieniądze są, ale no dla mnie to i tak jest dużo, bo grosik do grosika, tu wasze wsparcie, tutaj patronaj, tutaj donaty, tutaj to i ja mogę rozwijać kanał, może się dziać, mogę działać, opłacić cezusy i inne rzeczy, opłacić koszty, a no tylko, że tak się dzieje z YouTube'em, no to jest tragedia. A jeszcze coraz więcej jest. YouTube w ogóle nie jest dla twórców, ja? To jest jakieś dziwne. YouTube powinien być dla twórców, wspomagać ludzi. Wiadomo, no jest też dużo kanałów debili, nie? Taki debilny, taki kiczowaty kanał, no w sensie wiecie, no jakaś woda z mózgu, nie? Ale no jednak powinno być jakieś wsparcie dla twórców, dla osób, które jakiś ciekawy content prowadzą, a tutaj wszyscy, dosłownie wszyscy mają pod górkę z YouTube'em i to masakrycznie z YouTube'em mają pod górkę. Czy to jest kanał, który ma 2 miliony wyświetleń, czy to jest kanał, który ma, a czy subskrypcji, czy to jest kanał, który ma 10 tysięcy subskrypcji, to jest ten sam problem. Tak, Jerzy, u mnie jest gorąco. O, trzymać temperaturę. Dla mnie 25,5 stopnia to już jest dużo. W mieszkaniu, tu w pokoju. Ale jest duchota straszna, to jest wilgoć mam dużą. Tu jest ten. Mam okno tylko na jedną stronę, nie mogę zrobić sobie przewiewu. I na parterze mieszkam, to wiecie, to wilgoć mam sporo. Wiesiu! Sony. Dupa Jasia tam, kurde, idą i nie przechodzą na Sony. Uwierz, że nie przechodzą. To jest przereklamowane. Boguś Duszak, bardziej wiesz co, przez koronkę. Bardziej przez koronkę. Odkąd się zaczęła taka ostrzejsza na świecie akcja z koronką, tak masakrycznie poszło w dół. Bo ludzie więcej czasu w internetach zaczęli spędzać. Wiesz, dużo większe przychody z reklam i szkoda przecież się dzielić z twórcami, jak można sobie zarobić na tym i odbić. Wiecie, ja tu mam takie zdanie na takiej osoby, to nie ma światła 2.8, to nie jest. Ja pierdzielę. Pro to jest nie sprzęt. Powiem wam, właśnie pro fotograf weźmie zrobi zdjęcia pudełkiem po zapałkach. I można zrobić tak. Robi się kamerę otworkową pod film 30 mm, pod jedną klatkę. No. I tak i zrobi zdjęcie pudełkiem po zapałkach i on pierdzieli, czym on robi zdjęcie i dla niego się liczy kadr, światło i to, co się dzieje w tym kadrze i jak to wygląda, a nie kuźwa, ile tam ma pikseli i innych pierdół. Także dla mnie to jest mega, mega śmiech na sali. No. A nie mów mi o tych ZUS-ach, bo mnie szlak trafia. Ale po co mi obiektyw, który AF strzela prosto w oczy, jak ja sobie swoim strzelę? To trzeba umieć. No. W życiu bym z Sony nie poszedł, kurde, z bezlusterkowcem na wesele? Chłopy, kurde. Nie ma takiej opcji. Nie w moim przypadku. Nie, no są dobre aparaty, tylko że no, mega przereklamowane, bo tam praca matrycy, czy tam odszumianie i tego typu rzeczy, to jest... Może 7-8%, 7-8, no do 10% może różnicy. Gołym okiem jest ledwo zauważalne pomiędzy pracą chociażby D800D. To jest, wiecie. Nie znam tego Geralda Polina całego. Powiem ci, ja tu mało YouTube'ów, ty ostatnio oglądam, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ja znajdę... Ja znajdę porównywarkę. Porównywarkę matryc. Czekajcie. A dziękuję Bogusz. A dziękuję pięknie. Zdajcie kaślić. Przeogromnie dziękuję.
Przeogromnie dziękuję. Dobra, no to patrzcie. Fokus się tak. O! Weźmy sobie tak. Ustawmy sobie RAF. Ustawmy sobie 6400 ISO. Obraz na full, czyli tak będzie pokazywać, jaka jest matryca. Ustawmy sobie Canon 5D Mark IV. Ustawmy sobie Sony A7 S2 damy? Nie, dajmy A7 R4. To jest chyba jeden z tych nowszych, nie? Ustawmy sobie Nikon D800E i ustawmy sobie na przykład jakiegoś aparacika takiego tańszego dla ludu. A niech będzie Nikon jakiś, powiedzmy D7500. I widzicie różnicę? To są zdjęcia wykonane studyjnie. Przy oświetleniu błyskowym, tutaj, znaczy tu jest przy dobrym świetle, a tu jest przy słabym świetle. No i co? Ja bym powiedział, że z nich wszystkich to najlepiej sobie tutaj Canon 4 poradzi, ale to też są różnice minimalne. Zobaczcie, D800E stary, a Sony A7 R4. Poziom szumów ten sam, szczegółów ten sam. No kurde, no, nie popadajmy w jakieś paranoje. Zobaczmy tutaj na kontrasty pomiędzy czarnym a białym. Poziom szumów ten sam. Zobaczmy szczegół, tu końcówki jakichś włosów. Ja bym powiedział, że D800E w tym wypadku tych wszystkich zdjęć najwięcej szczegółów pokazuje, przez to, że to jest półka studyjna z całkowicie usuniętym filtrem AA i tutaj, tylko że przez to mora się pojawia na zdjęciach. Ale szczegół dzięki temu jest największy, bo nie ma sztucznego usuwania właśnie mory, która polega na przesunięciu, jakby to powiedzieć, jednego, dwóch pikseli o siebie zachodzące na siebie. O, tutaj chociażby morę widać. Chociaż, o, widzicie, takie tęcze się robią. Takie LGBT się tworzy. Chociaż na Sony A7 R3 tutaj też się pojawia. Także, no, kochani, no nie róbmy paranoi. No, przecież tutaj praktycznie nie ma żadnej różnicy. Jakbyście nie widzieli, że to jest, jak to jest podpisane i który to jest aparat, to nawet byś... może inaczej, ja bym wam same cztery te zdjęcia pokazał, to każdy z was by powiedział, że to wszystko jest jednym aparatem zrobione. No. Także nie popadajmy w paranoję szczególnie związaną z marketingiem tego typu rzeczy i jakimś onanizmem sprzętowym. 70% zdjęcia stoi 30 cm za obiektywem. Także jak ktoś chce się pobawić, to... tego linka wam nie skopiuję, bo jest za długi. Ale w każdym razie tutaj możecie sobie... To są pomiary studyjne, bardzo wiarygodne, robione na tych samych szkłach, z takim samym, z taką samą ostrością i tego typu rzeczami. A weźmy na przykład 400 ISO. Różnicy praktycznie nie ma. Żadnej. Bo pamiętajcie, to odszumianie, które jest Sony, to jest odszumianie programowe. To odszumianie potrafi gorzej działa niż dobrze. Jeżeli pójdziecie robić gwiazdy, nocne niebo fotografować, na darmo na Sony się mówi Star Eater, czyli zjadacz gwiazd. Sporo gwiazd potrafi uznać za hot piksele, błąd matrycy czy szum i je usunąć. Więc ze zdjęcia, więc kochani, ja wolę mieć surowy pik. Także ten. No. Ja już tu wiele razy mówiłem na ten temat i pokazywałem, ale jak jest dyskusja, mogę się włączyć z tym.
Oczywiście, że da się tak porównać. Właśnie tak się porównuje. No, na końcóweczkę, Janek. Witaj serdecznie. Ale Michał, ja tu ci zapowiedziałem coś takiego, że... Znaczy powiedziałem, pokazałem coś takiego, że nie tej samej klasy. Nikon D800E miał premierę w 2012 roku. To już jest stara pucha. No. Ale słuchaj, eye picking, eye detection na imprezę, to ci naprawdę uwierzę, to ci nic nie da. To tylko tak się wydaje. W portrecie studyjnym, owszem, spoko, ale to ci nic nie da. Jest zbyt duży ruch, zbyt duża szybkość. Użyjesz małego otworu względnego przysłony, znaczy dużego otworu względnego przysłony, powiedzmy, nie wiem, 1.8, to zanim aparat zdąży zrobić zdjęcie, nawet jeżeli masz na śledzeniu, to i tak w szybkim ruchu, w tańcu, i tak ci wyjdą z tej, z... i tak ci wyjdą z pola ostrości. Także, kochani, no, nie wpadajmy. To są tylko takie feature'y, no, ale czy warto płacić za te feature'y? Ja uważam, że nie. Bawiłem się nieraz z Sony A7 R3. Nawet mam tu gdzieś zdjęcia. No, powiem wam, że dupy nie urywa. No. Barwy mi się szczególnie nie podobają. Ale to mówię, to jest moje prywatne zdanie, ale wiecie, ja, który na ślubie czy nie ślubie używam tylko i wyłącznie jednego pomiaru AFC, nie AFC, AFS, czyli Still, gdzie jest pomiar bez jakiegokolwiek śledzenia, bez niczego i tylko używam jednego punktu środkowego, żadnych innych, żadne inne dla mnie mogą nie istnieć, to uwierzcie mi, że ja w ogóle nawet serii nie używam w aparacie. To uwierzcie mi, że dla mnie te wszystkie feature'y to jest o dupę rozbić. To jest całkowicie niepotrzebne gówno. Jak się chce, to się zrobi i starym aparatem. Nie do końca. Ale trzeba brać pod uwagę to, że tu nie chodzi o redukowanie rozdzielczości. Bo po to masz rozdzielczość wyższą matrycy, żeby móc tworzyć sobie większe obrazy, większe zdjęcia, większe powiększenia i tego typu rzeczy. Ewentualnie mieć możliwość mocniejszego przekropowania. Także no, też trzeba brać to pod uwagę. Pracę matrycy się bierze w 100%, każą. W sensie krop 100% każdej matrycy to jak pracuje. Bo znowuż upychanie matryc megapikselozą też mija się z celem, te matryce się przegrzewają, dużo więcej hotów na nich wywala, no i też upchanie w ciul pikseli na małej jednej przestrzeni też zwiększa zaszumienie, szczególnie szumy w ciemnych partiach, szumy w czerniach. Wiesiu, D610 to jest świetny aparat. I ja miałem kupować w ogóle drugą D600, no to jest to samo co D610. Drugą D600 miałem kupować i po prostu kupiłem D800E, że miałem okazję kupić w tej samej cenie i to używkę. Znaczy D600 też miałem kupić używkę, a D800E miałem w tej samej cenie przebiegiem 23 tysiące zdjęć i gówno, dopiero dotarty aparat, bo ten aparat jest w stanie zrobić, no jak się dba, to i do miliona zdjęć można zrobić. Bo to jeszcze jest taka technika wykonania, że się robiło sprzęty żeby pracowały przy różnych warunkach i wytrzymywały, a nie to jak dzisiaj, kurde, że masz 2 lata wymienić, bo ci szlak trafi, nie? No to jakakolwiek matryca nie ma jeszcze takiej technologii, która by stworzyła mniejsze szumienie, mniejsze zaszumienie przy upchanej pikselozie. No, dlatego dla mnie to jest głupota. Inwestować w aparaty. Ja bym wolał, nie wiem, wydać pieniądze na świetny plener, niż kupić nowy aparat. Pojechać gdzieś w Patagonię, Norwegię, czy
czy jakąś Islandię. Albo zakupić sobie kilka fajnych par, albo jedna, bądź dwa fajne szkiełka. Bo obiektyw ma dużo większe znaczenie co do jakości zdjęcia i pracy, i jakości pracy niż sam aparat. Już wymieniałeś, Jerzy, migaweczkę? No mój ma około 130 tysięcy zdjęć, D600 jeszcze się trzyma. Ale to wszystko zależy, jak ktoś jeszcze, jak się używa tego aparatu. Przede wszystkim, jeżeli pracujemy na seriach, to bardzo, 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 bardzo dużo szybciej się zużywa migawka. Po prostu. No mi by się też przydało pokroju 24-70. No mam to kinę 28-70 ze światłem 2.6. Starą, toporną, wolną, tłucze się jak tłuczy byk, ale ma piękną plastykę. To jest aparat, obiektyw z lat 90. Leży mi tu na to. Można tym zabić. Prawie kilogram waży. ATX Pro. 2.6 do 2.8 światło, 28-70, tylko coś mi się rozkalibrowała, muszę ją wziąć i muszę ją wziąć sobie do serwisu jakiegoś wysłać, albo samemu rozkręcić, podubać, bo mi przestała ostrzeć na nieskończoność. Gdzieś coś mi, może jakaś soczewka się poluzowała, ale ten obiektyw to jest mega, mega pancerny obiektyw i go bardzo lubię. A tam od 50 mm mydli, tam na 2.8, no lepiej domknąć do czwórki, no 3.5 już się dobrze sprawuje. Ale plastika jest bardzo fajna tego. I ją bardzo lubię. Znaczy ja wiem, czy ten AFD, no, bardzo fajne szkło, dosyć ostre, ale moim zdaniem lepiej się 85-18G. Sprawuje. No gorsza ma plastykę, ale jeżeli chodzi o reportaż, to przede wszystkim jest szybszy, cichszy i celniejszy. Ale plastykę ma zacną. To fakt. Plastykę ma zacną. Nic, kochani. Będziemy kończyć. Będziemy kończyć powolutku, bo kurde, trwa już to długo. A tu mi płaczą, że live'y są zbyt długie, nudne i te sprawy. No, także powolutku będziemy kończyć. 83 polubienia, dziękuję ślicznie. Jeszcze 62 osoby na live'ie. O, no właśnie tak myślę, do 1.5. Jeszcze takiego szkła nie widziałem. No. No domyślam się, że 1.4 chodzi, ale ja nie używam 1.4, ja 1.8 używam. Kiełek. Dziękuję wam pięknie, kochani. Za dzisiaj. Pięknie dziękuję za donejciki, które dzisiaj wpadły. Super, bardzo dziękuję. Życzę wam owocnych łowów, miłego weekendu, kadrowatego przede wszystkim i wyborowego. Pamiętajcie tam o tym konkursie Maki. No i też serdecznie zapraszam do mojego wyborowego sklepu. Link jest w opisie. skrawkipuszczy.sklep.pl. Oto obrazy, kubeczki i takie tam różne rzeczy i gadżety związane ze skrawkami. Serdecznie zapraszam do zakupów, a przynajmniej do przeglądania, a jak wam się nie chce kupować, a chcecie mi pomóc, to poudostępniajcie na swoich profilach. No. Dziękuję ślicznie. Dobranoc, kochani. Trzymajcie się i pa, pa.